Panter, Panter, Familia. Panter, 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 Familia. Panter, Panter, Familia. Yeah! O, jakieś takie echo. No. Co ćwiczyłeś od ostatniego razu, klaskanie, co? Pterodactyl stop! Pterodactyl stop! No właśnie, to w sumie mogę od tego zacząć, bo na pewno jesteście zainteresowani, co się stało od naszego ostatniego spotkania w świecie grapplera Bakiego. Tak, tak. Zacznijmy od takiego mniej ważnego elementu, czyli są, w nowym sezonie są dwa wątki. Pierwszy, bym powiedział, bardziej taki konserwatywny i normalny, to jest jak Sea King Retsu, czyli spadkobierca 3000 lat kung fu. Po tym jak człowiek z ery jurajskiej zjadł mu nogę, chce zostać mistrzem boksu wagi ciężkiej. Okay. No, i udaje mu się karate to. Karate bez nogi to tak trochę słabo, a boks idealnie. Tak, tak. I on oczywiście pokonuje wszystkich, a trenuje w ten sposób, że się wpatruje w ścianę i wizualizuje sobie walki. Aha. No. Fuck, bebe shit. Nawet to nie będę tego... Drugi zaś wątek. Oczywiście nasz główny bohater Baki się orientuje, że no to jest właściwie rzecz, która się zbliża od wielu, wielu sezonów. Musi się zmierzyć ze swoim ojcem. Trzeba przyznać, że deliberacja. Ale to jest taka rzecz, która faktycznie się zbliża od wielu sezonów, czy ona po prostu dojrzewa do tego? Wiesz co? No, że musi się, jakby, że wszystkie rzeczy, znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że będzie musiał się napierdalać ze swoim ojcem, because this is the way of the grappler. No, wiesz co, bardziej chyba to zasiane zostało ziarno, jak on mu zgniótł matkę, tak ją zabił w ten ojciec? Sposób. Tak, ojciec, no. Jak on miał tam 14 lat. I on przez ostatnie 4... Is this some invincible type shit? Nie, jego matka, w ogóle jest historia tragiczna, to jest aż, no to widać, że to... To było pisane lata temu, widać to bardzo. Ale no, w ogóle cały sezon się zaczyna od tego, jak poprzednio się zaczął, znowu taką historią trochę naukowo-medyczną, czyli poprzednio zaczął się od tego, że odkopali człowieka sprzed 170 milionów lat. I on się okazał oczywiście bardzo zręczny i trzeba go pobić. Mhm. A teraz po tym, jak Baki bił się z tym człowiekiem z jurajskiej ery, pseudonim Pickle, to jego taktyką było to, że skakał kilka razy z kilkudziesięciu metrów na głowę z nim, nie? Żeby go skonfundować. I potem lekarz, mimo że Baki szybko na nogi oczywiście wstał, za pomocą ancient voodoo fucking techniques, to namówił mu, żeby zrobił ten rezonans magnetyczny głowy. I wyszło, że you're fucked in the head, Bucky! Bucky, you're fucked in the head! Our friend Bucky is fucked in the head! Shut the fuck up, MRI scan! I zgroził bronią w ogóle temu, CAT scanowi. Nie, ale blisko, bo siedzi dwóch lekarzy, z czego jest, jeden jest potajemnie też bardzo dobrym mistrzem sztuk walki, ale to... Ofko, oczywiście, że jest. I oglądają ten i jeden, drugi jest największym szpecem od neurochirurgii i on pyta go, czy jesteś człowiekiem nauki? On, tak, ale muszę stwierdzić, patrząc na ten... na ten obraz, na to obrazowanie magnetyczne, to nie jest mózg człowieka, to mózg demona. Bo jest dosłownie stary mózg, jest taki, że mózg jest wykrzywiony. A na medyku uczą takich rzeczy też tak, generalnie? Tak, jak, tak, się, tak. Jak rozpoznać mózg demona od mózgu człowieka? Wiesz co, na... A human brain, a demon brain. Demon. Class dismissed. Demon brain. Human brain? Uczą na tym, na zjeździe medyków w Kuraszkowie, wiesz co? Zobaczyłem mózg demona, hej, hej, to od tego się zaczyna. Tam wszystko to jest w ogóle, 7 czy 8 odcinków jest o tym, że on, o, ojciec z synem powinni się pobić. Ojciec z synem się powinni, nic tam nie ma, kompletnie. Gadają typy, drętwe dialogi. Chociaż zabawne jest to, że tam jest taka postać jakiegoś pułkownika z Armii Stanów Zjednoczonych, który musi ojca Bakiego, Yujiro, co roku mu robić, kurwa, kato z Różowej Pantery, czyli musisz spróbować mnie pokonać, zaatakować. Jego pomysł to jest, że sobie robi te rękawice z granatów. I ten oczywiście to zjada, kurwa, tak, co ty mi tu...
kopa w dupę mu daje, ten leci, wiesz, kilkaset metrów do góry. To jest piękne. Czy Bucky to jest JoJo, tylko nie używa naprawdę. Się standów, tylko naprawdę? Tak, tylko... To jest realistyczny JoJo? Nie, no tam od sztuki walki łamią rzeczywistość. Do Yujiro, bo ja ci tłumaczyłem, kim jest Yujiro Hanma, to jest ojciec Bakiego, który swego czasu wypowiedział wojnę Stanom Zjednoczonym osobiście i wygrał. Okay. I po kolei ze wszystkimi prezydentami ma w ogóle tak, że oni odnawiają pakt o nieagresji. On jest uznawanym ciałem międzynarodowym, bo jest tak potężny. Ludzie nie mogą, mówią, nie możemy go pokonać. Nie ma możliwości. A rakietą mówi, musisz zrozumieć. Tam dosłownie tłumaczy to premierowi Japonii, dlaczego nie mogą zaatakować typa bomby, bo ryzykujemy wojnę ze Stanami Zjednoczonymi. To jest ich sprzymierzenie. Jeden typ. I to jest, wiesz, żeby... I on co pewien czas przychodzi, pojawia się w Białym Domu, znikąd, żeby przyklepać i odnowić sojusz, nie? I oczywiście poprzedni był non-descriptive jakiś tam prezydent, a potem był Obama normalnie, nie? I Obama w ogóle jest takim sneaker in fuck. Normalnie on tak... I się tak, what the... I prosi Yujiro, żeby mu... Pokaż ten trik, nie? I on, no dobra, niech będzie, dla ciebie. Ten bierze trochę węgla, stary, i gniecie diament. Mu normalnie dają. To nie jest prawdziwy diament, dodaje. To jest tylko cyrkonia. Mówię, no tak, bez przesady. I potem jak jest... To jest linia. Nie, stop. To już nie bądźmy, bo by był. I Japonia zamierza właśnie coś zrobić z Yujiro, który znowu sobie hasa dowoli. No i wówczas... I dlatego Bucky zdaje sobie sprawę z tego, że przyszedł w końcu czas na zerwaniu paktu o nieagresji ze swoim starym. Tak, po prostu sytuacja geopolityczna zmusza do eskalacji na linii. Przypomnę, jakie są... What are the actors here? Japonia, która nie ma... Technicznie rzecz biorąc, ze względu na konstytucję ma wpisane, że nie może atakować nikogo. Tak. Więc jest w takim ciężkim położeniu... ze względu na to, że Ameryka to nie jest jakiś tam protektorat czy coś takiego, tylko ona gwarantuje to, że ona nie ma agresji, znaczy nie może wypowiedzieć wojny, Japonia, nie ma swoich sił zaczepnych. No i dwóch typów też jest po prostu, którzy się, ojciec i syn, którzy się bardzo dobrze znają kung fu. I najlepsze, że właśnie premier Japonii odwiedza go Obama, żeby mu wytłumaczyć, że nie ma zadzierania z Yujiro. I on przychodzi do niej, w ogóle wbija i mówi, o, wiedziałem, że gadacie za moimi plecami o mnie, bo usłyszał, że państwa o nim gadają w ogóle. I wali tekst do Obamy, który ja myślałem, że... I to już jest koniec. I kurwa, nie pokazuj mi się więcej na oczy. Mówi tak do prezydenta, stary. Lepiej, że na ciebie znowu, wiesz. Mówi, w jakim przypadku... Idziesz z tą ulicą i mówię, o kurwa, no znowu on, Obama. Muszę teraz wpaść. Będzie niezręcznie, no dobra, no. Siema, cześć, co u ciebie? Także to są ten. A w międzyczasie Bucky tam jakieś idiotyzmy, oczywiście uczy się od drugiego typa, któremu zjadł ten jurajski człowiek rękę chyba tym razem. Okay. Sztuki tego, że, bo tamten Kolo wymyślił sobie, że ma więcej tych... że ma więcej stawów w ręce i dzięki temu mógł szybciej uderzyć. No i on trochę adaptuje jego styl. Yakuza nasyła swojego typa, żeby sprawdził Bakiego. I oni są na takim stand-offie. Baki mu wpierdala z 15 razy w ogóle sztuki. I on go cały czas pod jego... Nokautuje go, Kolo śpi pod jego domem znokautowany, wstaje i biją się znowu. Which is trochę jak Mike Tyson miał swego czasu z jednym typem, że go kładł go, ten wstawał, fuck. Nie chce leżeć. To jest oddanie sprawy. Tak. I to jest oddanie też, oddanie organizacji, do tak. której się należy. I typ jest gangsterem, trzeba przyznać, bo oni są w takiej, wiesz, mentalnej wojnie bardziej, bo wiadomo, że ten jego zdolności Bakiego są zbyt potężne, ale tamten mówi, że on go pokona oddaniem, nie? Psychic battle. Dokładnie. I on zamierza mu wyłupić oczy palcami, nie? Aha. Bakiemu. I wystawia dwa palce. A Baki mówi,
Przepraszam, mówi do tego jakuzera, wystaw te palce, ja ci pokażę, co to jest oddanie, nie? Mniej więcej, to jest niedopowiedzialne tam. I on mówi, no dobra, wystawię dwie palce, ten nabiega i mu łamie dwa palce oczami. Dosłownie wciąga je pod powieki i mu łamie palce. To jest sezon drugi, tak? To jest trzeci odcinek. to jest rozbieg dopiero. Okay. I oni, potem jest jakieś dziwne, że oni zaczynają coś tam, że on zaprasza tego swojego ojca Yujiro, którego przypomnę, obawia się marynarka Stanów Zjednoczonych osobiście na chatę, gotuje dla niego i ten mówi, że słabo, tam cały czas jakaś te... Ja te odcinki przewinąłem, bo to był jakiś taki bullshit, nie dało rady tego wysiedzieć. No i oni idą, Yujiro mówi, dobra, no to tym razem ty wpadniesz do mnie. I tak siedzisz tak, kurwa, cztery odcinki jest o jakichś wizytach w domach, nic się nie dzieje. I on, oczywiście Yujiro mieszka w jakimś super hotelu, i ten coś tam jedzą i na sam koniec pożegnania mówi, no to u kogo? I z jakiegoś powodu Baki mówi, no to teraz u mnie, czy coś w tym duchu? I on, nie, jeszcze raz przyjdzie. Zwykłe jakieś nieporozumienie. I kładzie, łapie go za wszarz, nie? Swojego starego. No. I jego ojciec jest, to on taki despekt, kurwa, czuje, że on go złapał bez pytania, że wywołuje trzęsienie ziemi, kurwa, swoim rozdygotaniem. I to się dzieje, nie? Normalnie, przypomnę, tam nie ma magii. Kolo po prostu tak zna kung fu, że trzęsie się cały budynek i Tokio, a dwóch typa się trzyma za fraki. I to jest początek ich walki. Jest całkiem rzeźka, trzeba przyznać, trwa chyba 9 odcinków. No, Baki tam na przykład między innymi dwa razy szcza w porty, jako taka metoda zdjęcia właśnie trochę ciśnienia. To jest idiotyczne tam. I w ogóle jego stary mówi, a, posikaj się w porty, to jest taktyka. Ty kurwa gadasz, człowieku. Ty gadasz. Ja muszę wiedzieć więcej na ten temat, żeby też to zastosować, jak ktoś mnie tam spod bloku będzie ciągnął. Powiem, to jest specjalna taktyka. Ja się właśnie posikałem w porty, to jest... Spadłeś moją pułapkę. Wersja z peryskopem, to nie taka wersja z sikawką. Nie taka. Znam te... Ja mam kontrtaktykę, to nie. I oczywiście gromadzi się nieprzebrany tłum, bo Yujiro wypierdala go kilka razy przez okno, lecą tam z 40 piętra i w trakcie mówi, co to, czy on chce się zabić, ale spadają na samochód. I po czym jest ekspercka wypowiedź spadochroniarza, który mówi, jesteś w stanie wycelować z budynku w samochód i potem jest, no i niektórzy ludzie przeżywali upadki na samochód. Oczywista. No i to już na szybko opowiem. John Wick. No trochę tak. W trzeciej części. Najlepsze jest to, że ten, że Bucky wykonuje ruch, w którym podają tego, że on zamienia się jakby w wodę, taki jest luźny, wystrzelił i tam jego ojciec mówi, o, osiągnąłeś prędkość. Uwaga, 167 mil na godzinę. Człowiek ruszył z takim tempem. Przeliczmy to na kilometr. Z 200 ile? 50? Coś kolego? 230. 230 na godzinę. Ruszył na niego z piąchą. To jest jego terminal velocity, jak on spada z wieżowca? Nie, z nogi się odbija, normalnie kopa. Aha. Tak mu wjeżdża w niego, a potem, żeby go jeszcze bardziej przestraszyć, to... Ale ja się nie dziwię, bo ostatecznie atakuje człowieka, który ma podpisane pakty o nieagresji z innymi krajami. No słusznie. Jakby ja też bym się rozpędził najszybciej, jak mogę. Oj, tam wszystko, wszystkie breaki schodzą, bo... W pewnym momencie się w ogóle dziadek Bakiego, czyli ojciec Yujiro, Yuichiro. No i co on na to, że jego syn się tak rozpierdala na lewo i prawo? No, on kibicuje wnukowi, o dziwo, bo mu się nie podoba zachowanie Yujiro, że skopiował jego ruch, bo Yuichiro też pokonał Amerykę w czasie II wojny światowej. I to nie jest w ogóle tak jakby... Pamiętasz Pearl Harbor? Tak. Blisko, bo jest takie coś, że jak płynęli na Okinawę, nie? Amerykanie tam mało znany fakt z tej... W ogóle, po której stronie on walczył? Bo to jest taki niemiecki serial animowany i tak...
No, muszę ci powiedzieć o bohaterskim dziadku. No i co on na mną robił? Nawywijał, ciekawego. No to tu... Ale gagatek. Zobacz, jaki odważny był. Super, zdrowie odważnych. I że, wiesz, płynęły statki te, i okręty amerykańskie i tam kilkadziesiąt kilometrów na południe od Okinawy była jedna samotna wyspa i próbowali ją ostrzelać. I tam nic to nie dało. Dalej Yujiro siedział. On ma w ogóle, a najlepsze, że on, o ile Yujiro ma taką, wiesz, wkurwioną twarz, to ten ma już taką uśmiechniętą. No tak. A bo on jest już starszy i tak. Wtedy jest się jak ten. No nie, on wygląda na bardziej jak... pogodzonego ze swoją mocą. Ty, jak się nazywał ten z żółwią, z korupą? Genialny żółw. Genialny żółw? Mhm. Naprawdę? Mhm. Tak. W polskiej wersji tak. Tak, a w oryginale pewnie jakiś tam Molestasan. Bo on był strasznie taki wyuzdany, jeśli mi pamięć nie myli, nie? No on trochę był, no, był trochę molesta, ale no to wiesz, wszyscy w pierwszej tej. W pierwszej serii Dragon Balla głównie majtki chyba są takie. Tak, ja zacząłem niedawno oglądać i... O nie, tam się wszyscy w ogóle cały czas. To by nie przeszło teraz w telewizji, na pewno nie dla dzieci, bo... Ja to nawet... Goku jest bardzo ciekawy, co wiecie co, dla mnie to kryje. Jest... To dla ale mnie to wcześniej jest... już, oni wiesz, ona do nich dołącza, do, wiesz, nawet na tych pierwszych... Nie, mówię odcinku. O pierwszym, drugim odcinku. No, no, no. I ona nie może się przebrać, bo tam co chwilę, wiesz... No tak. To jest śliniak. Jesus. I najlepsze jest dobra, to, że... ale wiesz, przynajmniej to jest jedna kobieta i jedne majtki, a nie jedna kobieta zawieszona w balonie nad stadionem, zrzucająca... setki różowych majtek, które mają zmotywować naszego bohatera. No mówię to... oczywiście o Gigi Salibanie. Tak jest, no tak, on był... To w ogóle, że ten kolos mocy perwersji potrafił osiągnąć wynik sportowy, to myślałem, że tylko Tiger Woods potrafi. Tiger Woods, tak jakby. To jedyne, od czego go zapamiętamy. Tak. Oh, you're so fuck some bitches. No, what you gonna do? A propos, to ja przeczytam oświadczenie jeszcze, jak już weszliśmy na ten... zmieniliśmy się. Mamy nową ofertę... Tutaj. To efekt prac, które prowadziliśmy od wielu miesięcy i nie mogliśmy się doczekać, żeby ci o tym powiedzieć. Niestety, bieżące wydarzenia sprawiły, że z tą informacją wrócimy do ciebie później. Okej. Okay. Dzisiaj zależy nam na tym, żebyś poznał nasze stanowisko w obliczu wydarzeń, które poruszyły nie tylko społecznością twórców internetowych, ale również całą opinią publiczną. Jak wszyscy, jesteśmy wstrząśnięci informacjami, jakie się pojawiają. Ja też jestem wstrząśnięty głównie informacjami, jakie się pojawiają. Te, które się nie pojawiają... No, na mnie nie wywierają żadnego wpływu. Jestem zszokowany poziomem mojej niewiedzy. Ja, ale nie wiem, co się tam może kryć. Pewnie coś złego. To jest w ogóle takie optymistyczne założenie. Dużo nie wiem, ale mogę się założyć, że tego, czego nie wiem, to jest dobre dla mnie. A co? Nie musisz się tego. Gdyby nie było, to pewnie już byś wiedział. Dokładnie. W przeszłości nie wahaliśmy się zrywać współpracę z twórcami, którzy byli podejrzewani o działanie niezgodne z prawem, czy naruszanie norm społecznych. Patrz, R. Kelly, patrz. Tekashi 69. Patrz. Fucking hey, doktor nauk. Alno. Ktoś tam jeszcze pewnie powinno się. Nie znajdujemy na to żadnego wytłumaczenia. Zaraz. Nie akceptujemy tego typu postępowania. Również teraz podjęliśmy odpowiednie kroki i rozwiązaliśmy umowę z osobą, w stosunku do której są kierowane publiczne oskarżenia. A co z innocent till proven guilty, asse? Zawsze będziemy podejmować zdecydowane działania, które będą miały na celu ochronę zawodu twórcy. I to wielką literą. W Polsce jest nas kilkadziesiąt tysięcy. Wspierając was... internetowe talenty wielką. Oh, to... It's a big one for us, it's a huge one for us. W ramach sieci wielokanałowej lub prezentując w kontaktach z markami, chcemy prezentować rzeczywisty wizerunek społeczności i chronić środowisko przed negatywnymi konsekwencjami zachowań niektórych twórców. To napisała ta sieć partnerska do mnie. O! Ja pomyślałem, że ja też się ustosunkuję w ten sposób, że przeczytam ich i nie będę musiał nic. Okej. Okay. No, to wracając do Bakiego, jego dziadek, Yuichiro, nie? Jest 44. Ty, ale to było, sorry, ale to było ostrzeżenie do nas, czy? Zerwali z tobą współpracę? Nigdy nie obawialiśmy się zerwania współpracy. A o mnie mowa! To drugi.
Więcej informacji na halobanterbanter@gmail.com. Ale ty, bo ten typ, z którym zerwali tę współpracę, na pewno też dostał tę wiadomość. No nie? Właśnie. Okej. Znowu. I don't know. Ja słyszałem coś wczoraj, bo mnie mój brachol z Podrawicza odbierał. Nie pytajcie. Nice. Po miesięcznych wakacjach? Kosper taki dopierdolony. Co jest? Coś kurwa! A mój brawo mówi, ty na YouTubie jakaś pedofilia, słyszałeś coś takiego? Bo no, jest, no, jest. Wiesz co mnie tylko boli? Jest w trending. Jest w trending. Mnie tylko boli to, że to nie my jesteśmy zaangażowani w odkrycie tego. A, w odkrycie, tak. Tak, tak. Czyli ja zawsze byłem smutny, że nie byłem zaangażowany, jak Michael Jackson żył. Tak, że to nie ty lit the fire. Że nie trafiłem do Neverlandu, czy jak on to nazywał. Ja, ale że jako, żeby myślałem, podwójne... że zaangażowany w śledztwo FBI, które zdecydowanie nie znalazło żadnych dowodów i uniewinniło Michaela Jacksona. Tak. Ja bym dzisiaj na Netflixie tam był we wszystkich dokumentach, nie? Petem. You don't know me. Z pretensjami w ogóle. Gdzie byli rodzice? Gdzie byli? Ha? I taka trzęsąca się głowa. Athena just fine. Keith Flynn, tak. Flynn of Keith on Fish. This man is now 60 years old. Tak. I kurwa, wygląda jakimś cudem gorzej niż Michael pod koniec. Nie wiem, ale cieszy mnie. Ja słyszałem, że jest jakaś imba w polskim internecie, że ktoś komuś wysyłał zdjęcia penisów. Nie wiem, czy swoje. Źle. Czy... Ja mam odruch, że jak słyszę takie coś, to mówię, że nice. To jest straszne. Ostatnio znowu mnie tak nagrali, bo trochę się odzonowałem i tam ktoś mówił coś i ja słyszałem koniec wypowiedzi, mówię, nice. Nie, ja mówiłem coś złego. Ja mówię, fuck. Ale czy to lepiej, jak powiem, że nie słuchałem? Tak, jest tak. Ale trzeba, oczywiście to jest w ogóle źle i tu się podpisuje, co oni tam napisali, że zrywają bez pytania i dbają o resztę. Jasne. Ale przede wszystkim, że to jest też nasza konkurencja, pamiętajmy o tym, i oni się sami likwidują. I więc... to tak, i to jest najważniejsze. Także liczymy na influx wszystkich tych rozczarowanych tamtych. Tu nie ma Minecrafta, nie ma, ale może być. Ale jak chcecie, może być. Tutaj proszę się zapisać. Da, tu odpalę, patrz, tu picture in picture, ale fajnie jakby zrobić właśnie odwrotne. Gamingowy channel, gdzie morda typa jest gigantyczna, a gierka jest taka mała. Taka mała. Kolota szczera. I to wiesz, widać takie zejście z tego, z ketaminy, kurwa, i wody. To. Nie, bo to jest gaming, to jest reaction channel first, gaming channel second. Dokładnie. Dlatego ważniejsza jest ta reakcja i całe otoczenie wokół. Reaktywność? Wisty? Fucking hell, jak to był, jak był VTuber, był to jakby było, wiesz, VTuberstwo na pierwszym jest bez bycia VTuberem, tak. Tylko ten człowiek taki, kurwa, zdesperowany. w tle, kurwa, ten elektryczny pastuch. I tu właśnie w rogu jest bardzo mały, tak jak on wygląda wirtualnie, i jeszcze mniejszy taka gierka malutka, jak tam, nie wiem, pikminy skaczą, nie? No wiecie, u nas w naszym nigdy się nie baliśmy mówić o ludziach, którzy są seksualnymi pestami, czyli brzydko tego. Zwykle mówimy o anglosaskich, bo to nas bardziej ciekawi. Nie? Tak, bo o nich słyszymy. No, więc nie wiemy, co się w Polsce dzieje. Ale źle się dzieje. No, to na pewno. No nie wiem. Chociaż witamy się z wszystkimi w nowej rzeczywistości po wyborach. Zgadza się, tak. Może tak się skończyły wybory właśnie. No, że się okazało na ostatniej prostej... Że ludzie poszli. A nie, że też afera pedofilska zmieniła sprawę. Czekaliśmy do ostatniej prostej. No ale dobra, kurwa. Nie chcieliście się dogadać. No to teraz zobaczymy. Wypuścić pedofilię. Tak. I premier mówi, a ty jesteś gejem. A. W orędziu. Polacy, chciałbym wam powiedzieć, że mój przeciwnik to gej.
i frajer. No, było blisko, bo była debata i tam kolo banda rudego. Oh, I'm so not a homo. Wszyscy na jednego to banda rudego. Tak nasz premier rozpoczął debatę. On zdjął ten kapsel, kurwa, w plec. Zębami. Kurwa, ja mam jutro widzenie. A tam było, jak się przedstawiali, to też było właśnie, Mateusz mówił, ja jestem Mateusz, Morawiecki, kurwa, Morawiecki, kurwa. To osiedle to jest Gondów, Nie, oni mieli takie wejście jak w tym, jak w... Lego. Z obrotowym krzesłem, kurwa. Czyli dorośli ludzie. Praktycznie too many cooks. Tak. Nie wiem, kto to ogląda, kurwa. Kto ogląda YouTube, polski? Ja nie wiem, ale ja dzisiaj oglądałem. Kto ogląda polską politykę? One to wszystko jest, kurwa, jakiś podruba przecież. W kół. No, tak, ja dzisiaj oglądałem Dwie lewe ręce. Mhm. Ten film? Ten podcast z wideo. Nie znam. I oni rozmawiali. Jakub Dymek tam rozmawia z kolegą. O, Jakub, dawno niewidziany. Pozdrowienia serdeczne. Tak. I siedział i tak. No ja no, bo jakieś tam docinki, żarciki były, ale ogólnie. To zdałem sobie sprawę, że mnie nie interesuje polityka. No wiesz. Chciałem tylko jest. Zobaczyć, jaki format. Wiesz, bo jak... mówię, kurde, kolejny. Dokładnie. Tak, tutaj idą. Grożą nam. Ale polityka nie. Jak wchodzi w twoje życie, tak jak na przykład mieszkańcom Japonii w 44, kiedy to właśnie do brzegów Okinawy zmierzała flota. Wow, ale zawróciłeś, no dawaj. Let's go. I wiesz, i najlepsze jest to, że bo to jest takie klasyczne anime, czyli wszystkie amerykańskie postaci mają na przykład tam jest kontradmirał John. Myślisz tak, fuck? John? Tak się nazywa? John. Albo wiesz, wszyscy mają na nazwisko bardzo prosto, nie? Tam James, nie? Albo Brown. Nie? Dobra, whatever. I jest tak, że oni płyną na Okinawę, żeby zacząć tam atakować. I po drodze Yuichiro po prostu stoi na tej skale, nie? I rzuca im wyzwanie. I mówi, no, kurwa, no nie przepłyniemy chyba bokiem jednego typa. Kurwa, na morzu. W ogóle, gdzie there's to nie no ma... no other way. Tak, gdzie, ma... co on zrobi? Gdzie? On są, kurwa, grabiami, wiesz. Ponotu. Tyczką ich zawracam. No i oni najpierw ostrzeliwują i tam podają, zrzucono 10 tysięcy ton bomb na tę wyspę i ona zmieniła swój kształt, po czym wylądowali ci marinsi i nagle, no i oczywiście wszystkich rozpierdolił Yuichiro, nie trzeba tego, z tą swoją miną tak. I najlepsze jest, że admirał wtedy mówi, nie, musimy go pokonać. I dzwoni do Eisenhowera, żeby bombę atomową zrzucił na jednego typa. Bombę atomową. No ale Yuichiro chyba się zwiedział o tym. Mm. I dzień przed tym atakiem ci wychodzą marynarze na pokład. Mm. I w pokład jest wbity ten admirał. To the fuck? I on już, co to jest? To admirał John. I się rozglądają i oczywiście Yuichiro tam stoi, no powiem, fucking ej. I wykonuje ruch tak dojebany, że dwa tysiące marynarzy woli skoczyć, kurwa, z lotniskowca do wody, niż oglądać ten ruch. Nie, że boją się, że zostanie zastosowany wokół nich, tylko, kurwa, sam widok sprawia, że wszyscy spierdalają. Ja mówię, po chuj to w ogóle jest? Kogo to jebie? No... No i no jak to kogo? Zaraz Yujiro, czyli przegania ducha swojego dziadka. Aha. I... A to był duch jego dziadka? Nie, bo dziad już nie żyje. Nie? No okej. Okay. To jest też, kurwa, zbrodniarzem wojennym. Mam nadzieję, że nie żyje. Czemu miałby... To w ogóle jest pozytywna postać. Nikt tam nie jest pozytywny. Wszyscy są fatalni. Ale to chodzi o to, kto jest obecnie przeciwko głównej negatywnej postaci, wtedy te postaci są pozytywne. No tak, tak. Jak Roman Giertych. No, tak.
Się wypstrykałem teraz już, cała moja wiedza na temat obecnej polityki się skończyła. Mówisz, że minister sprawiedliwości Roman Giertych, dobra. wiesz, no jest prawda, tak zwana mądrość etapu. I co? Aha, Baki tam próbuje metody takiej, że bo tam jak przyjmiesz postawę, te na przykład w świecie Bakiego jest tak, że jeżeli masz tą postawę modliszki, nie? No. To ludzie naprawdę widzą modliszkę, nie? Albo tygrysa, to widzą tygrysa. I ze względu na to, że on walczył z tym jurajskim człowiekiem, to on się zamienia w triceratopsa i atakuje swojego ojca. I on, to teraz ci pokażę formę. Ale sorry, nie pozwolę na to. Bo tak po prostu powiedziałeś, w związku z tym, że walczył z tym jaskiniowym człowiekiem, to się zamienia w triceratopsa i my mamy po prostu kiwnąć głową na to? No. Jakby... Ale nie było więcej wytłumaczenia, wiesz, to nie było tak, że on... właściwie nie wiadomo skąd on, bo on... Mówiłem, dlaczego w sensie on skopiował ten ruch od... Czy tam jest... Nie. Kurwa. Nie ma. Nie no, on zaczął od modliszki, to aha, pamiętam, ten odcinek, gdzie był cały odcinek w tle... Obserwował modliszkę. Tak, syn Muhammeda Aliego mu wyrywał kobietę, a on w piwnicy obserwował modliszkę i się wyimaginowaną walkę z nią przeprowadził. Okay. I przegrał w ogóle. A tym razem sobie wyobraził, jakby triceratops atakował. Aha. I tak też zaatakował właśnie Pika, który w ogóle przychodzi tam i dostaje strzała i siada i mówi, dobra, to jest tak potężna walka, ja muszę tylko oglądać. Bo tam już jest kilkadziesiąt tysięcy osób w ogóle zgromadzonych. I Yujiro łapie tego, Bakiego i mówi, to teraz ci pokażę ruch. I wykonuje ten ruch, który Yuichiro, i on się nazywa dress. Dress. Suknia. What? I to polega na tym, że on zaczyna nim machać jak nunchakiem i to wygląda jak... W sensie swoim przeciwnikiem. Tak, tak, tak. Łapie go za nogę i macha nim i... A było akurat, jakby się uderzył w jajka. Synem własnym, nie? No i ludzie tak wokół i odchodzą na kilkadziesiąt metrów. No i potem on jest tak zmęczony, że walka się kończy i nie żartuje w tym momencie tym, że jego ojciec na odchodnym, kiedy ten mu już połamał wszystkie kości w ciele, to duchowo wstaje, nie? Czyli sama jego wola wstaje i on, Jezus, jaki potężny duch. I żeby go ułagodzić, to zaczyna udawać za pomocą sztuk walki, że mu gotuje, kurwa, stary, zupę miso. I ja w tym momencie, ja nawet, ja nigdy czegoś takiego nie widziałem. W największym bullshicie, że wiesz, że on... I wszyscy, wszyscy widzimy i tak. I typy tacy przypadkowi, o, i pory! To nie pory! Jesteś, kurwa, tak i ten. I on podaje mu to. I tam jest coś nie tak w tym stole, który on za pomocą sztuk walki stworzył, wyimaginowanym. I Baki ratuje mu życie, bo coś tam wykopuje ten stół. I on mówi, o, jesteś najpotężniejszym człowiekiem na świecie. Baki, brawo. I koniec z tego sezonu, nie? No, okay. Pytanie zawsze, where do you go from here? No. Nie wiem, kurwa, to było tak dziwne. Wow, no. Nie mogę się doczekać streszczenia trzeciego sezonu. Kurwa, prezydent Biden tam, co będzie chciał. Od tego, listen to me, Yujiro, I have a, could you kickstart my fucking urinary tract? Could you crack one off for me? This is Uncle Joe speaking. Czyli kończymy na tym, że ojciec Bakiego dalej jest niepokonany? Nie, ale oddaje tą... walkę duchowi. Bakiego. Tak, że jest najsilniejszym człowiekiem na świecie, jest 18-letni zapaśnik Baki Hanma. Bo ma największego ducha. Tak, tak, tak. Tak, któremu, tak którego można załagodzić, robiąc mu udawaną zupę miso. Tak. On ma 18 samego... lat, a nie 4? Bo to kurwa... Tam jest wszystko make-believe. Brzmi jak taki gruby właśnie make-believe. O Jezu, tam mówiłem, że w jednym odcinku, znaczy jak on pojechał do Chin na turniej, gdzie... Turniej się zaczyna od tego, że typowi zdziera twarz jednym ciosem z mordy. I tam, to jest początek walki. It do be like that. Tak się czasem też dzieje. Tak. Nie ma... Oni go zatruwają i on traci kilkadziesiąt kilo wagi, ale tuż przed walką wypija kilkanaście litrów wody z cukrem i od razu odżywa. Kids, do that. Pijcie. Jeżeli czujesz, że na przykład
wypadają ci włosy na przykład, nie? Kaszel jakiś dziwny ci się pojawił, chudniesz bez powodu, nie masz siły. Jedno, trzy mostery i kurwa do przodu, yeah. To jest moja rada. Albo masz na przykład taki pieprzyk, co ci się powiększa i tak zaczynasz czuć się coraz słabiej. Olej temat, wyjeb Tigera. For loco. Sorry, że o tym, ale kurwa. No one is safe, ale... No one is safe. A tylko wiesz, tam jest dużo bullshitu, nie? Ciężko przesiedzieć przez te gadki, bo oni pierdolą takie głupoty. Ale to jest takie pierdolenie, że właśnie rozkładam na części pierwsze twój atak i pamiętam, jak moja mama robiła mi zupę, kiedy byłem mały i pojechaliśmy razem w góry i w związku z tym wiem już, jak cię pokonać. Wiesz co, to jest jak się biją. Ale oni się nie biją tak dużo wbrew pozorom. Bo aha. Tam jest dużo. No ja rozumiem, no bo wiesz. Międzynarodowej dyplomacji. No tak, dużo setupu. Oj, bo jest stary. Tam jest. To jest, bo to 25 minut każdy odcinek. Tam jest przez pierwsze 2 godziny, bym powiedział, że jest setup. Okej. Okay. Na fajną walkę na sam koniec, ale jakby to był film kinowy, to. A to nie, to chyba wolę jednak. Setup jest JoJo. Tak, bo tam trzeba, ja to od razu mówię, ja pewnie dużo jakiegoś szaleństwa też przeleciało między tym, bo ja nie obejrzałem, ja to... To jest straszne w tych czasach, nie? Jest tyle kontentu do zobaczenia, że człowiek musi, kurde, albo dwie rzeczy na raz, albo razy półtora oglądać, albo co drugi odcinek. No tak to wygląda, nie? Bo bez przesady. No, przecież wszystkie seriale Marvela się same nie obejrzą. Da. I wszyscy mówią i bardzo szybko. Co ja oglądam, kurwa? A szok. Flasha tak obejrzałem. Didn't make sense. Trwał 2,5 minuty. Nie, jest słaby film w chuj. No, ale widziałem dobrego ziomka w ogóle na tym, na ulicy. Mega OG. Jakiś miesiąc temu wychodzę na ulicę Targową we Warszawie. No. I na przystanku tramwajowym stoi taki kolo, na około 50, raczej robota, bo wiesz, to też godzina, tam gdzieś 16-17 i wiecie, ten taka torba na ramieniu, taka skórzana, taka, no wiadomo, że tam wszystko jest i też browarek wciśnięty. I ma, i ja patrzę i tak napis, 3 litery, dość znane. FBI? Is this guy for... Then I look again. Mm-hmm. Na mnie jest napisane Female Body Inspector. Kurwa. I kurwa... Zerwali z nim współpracę w tym... Wysłali mailem. Sieć partnerska. Z tej strony Zakład Naprawczy Zbyszek. Zawsze wspieramy naszych pracowników w realizacji, ale nie możemy, gdy łamią podstawowe zasady savoir vivre. I wiesz co, 2-3 dni chyba mijają. Jest gdzieś 8 rano, ja jedę znowu w tam samym kierunku i patrzę, mówię, i ja pierdzielę. To już minęły 3 dni, nie? No. Kurwa, ten sam typ w tej samej koszulce, nie? 3 dni miał czas wyprać, wysuszyć. Nie, ja myślę, że tego typu koszulki się nosi, tak? 4 dni minimum. Stary, jak masz taki collector's item, no to nie wiem, co będziesz, ten? Tylko przy oprowadzeniu po swoim, wiesz, rozbudowanym tym, jak się mówi, garderobie. Siemanko, słuchajcie, pokażę wam moje kiki. Oraz kilka naprawdę takich, nie wszyscy mają takie itemy. I wyciągasz, to zrobił dla mnie typ na deptaku w koło brzegu. Man, fucking hey. Ale podchodzę bliżej, inny typ, w tej samej koszulce. Albo kurwa mają, wiesz, podobni są i działają jak no, albo tam FBI się kręciło, nie? No właśnie. Tam niedaleko jest CBS, to trzeba im przyznać. Ale jak ja bym był z FBI, to chodziłbym w koszulce Female Body Inspector dla niepoznaki. Dokładnie. Tak, tak. I co? Infiltrowałbyś środowisko Konfederacji po prostu. I zasada... Przypadkowe słowo. I zasada tego, że policjant musi się przyznać, jak zadasz mu pytanie, czy jest policjantem. Dokładnie. Swoją drogą, drugi chyba, albo trzeci, albo czwarty, albo piąty, nie wiem, bo przeczytałem je ciurkiem do siódmego zeszytu JoJo Land. Ale gdzieś w trzecim jest właśnie ta zasada. Rzecz. Tak, że JoJo, bo JoJo to jest nasz nowy JoJo. Super. Sprzedaje narkomatyki. Nice. Jest 14-latkiem. Na Hawaii. But he has to do it?
Musi? He wants to do it, bo lubi pieniądze. What? On i jego niebinarny brat, siostra. Nice. Bo nie możemy się zdecydować. Nie wiem, czy to tłumacze się nie mogą zdecydować, czy ktoś się nie może zdecydować. Czy Araki nie może się zdecydować, czy... Czy postać. Czy postać się nie może zdecydować. Who cares, naprawdę. Ona też... Znaczy, tak? Tak. No oni też sprzedają narkotyki. I jest jeszcze taki ziomek, kolejny Jobro, jeździ na hulajnodze i cały setup jest taki, że Jodio siedzi pod palmą, się do niego przychodzi i on mówi, o, pamiętam, że wisisz mi pieniądze, włóż je do tej puszki, która leży tam na ławce. Aha. I ty je wkładasz do puszki i wtedy idziesz sobie gdzieś, a wtedy koło ciebie przejeżdża koleś na hulajnodze i mówi, właśnie na to nadepnąłeś. Ty patrzysz, nadepnąłeś na liść, podnosisz, a tam, narkomatyki. Narkotyk. Ale Jodio jest podejrzliwy. Do liścia, ale palmowego? Przykryją? Stary, bo to jest, chciałbym przypomnieć, że to jest już w nowym uniwersum JoJo, w którym finalna walka w Steel Ball Run 7 części jest z posiadaczem standu, który potrafi przenosić do innego uniwersum rzeczy, które są między dwoma innymi rzeczami. Więc dziwi cię to, że pod liściem... Aha, no tak. I wykorzystuje to do tego... Znajdują się. Nie, to jakby nie ma żadnego związku. To jest po prostu ukryte pod liściem. No come on, nie widziałeś nigdy dużego liścia, pod który można wrzucić worek narkotyków? Come on, man! To jest do zrobienia. Tak. No, ale przyjeżdża pani i mówi, ja tutaj nigdy w życiu nie brałam narkotyków, ale chciałabym wziąć narkotyki. Aha. A on mówi, coś mi tutaj nie pasuje. Better scram! A ona mówi, ha, dobrze, już odjeżdżam. Ale czy gdybym była policjantką, to... Nie, dobrze, już odjeżdżam, ale chcę podzielić się z tobą jedną bardzo ważną rzeczą. Policjanci to ludzie, którymi zawiaduje moralność. To są bardzo moralne istoty. Zgadza się. To są ludzie, którzy przestrzegają prawa. Tak. Nice. To mi przypomina, że muszę wziąć lekarstwa. To co mówisz chyba. To. Którzy przestrzegają prawa i w związku z tym... są praworządni i nie kłamią. Aha. Więc dowody zdobyte przez to, że kłamią, nie mogą zostać użyte w sądzie. Zatrute owoce. Tak. Więc możesz zapytać mnie, czy jestem policjantką. No i on w to wpada, nie? A ona mówi nie. No dziękuję, i jadę dalej. No tak, ona mówi nie jest. Nie, Jodio ją pyta i ona mówi nie jestem policjantką. I właśnie wtedy dochodzi do tego całego procederu i wtedy ona mówi fucking freeze, hands on your fucking back, bla 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 bla. Ale wtedy Jodio używa swojego standu, który nie jest pierwszym głównym standem, który nie jest takim humanoidalnym standem, tylko jest takim... Po prostu ma broń i strzela. Nie. I ma go cały czas ze sobą. Jest taką deszczownicą, jak pod prysznicem. Która potrafi nadać ciężar tym kroplom wody, które spadają. I nadaje taki ciężar, że tam jest w stanie zamordować ludzi, albo właśnie między innymi rozszarpać kamerę, na której są dowody, że on to sprzedaje, i rozszarpać narkotyki też. Więc nie ma dowodów. Trochę jak woda. Więc uważaj, muszą ich puścić. Oczywiście. I dzięki temu Jodio i ekipa mogą złapać samolot na drugą wyspę. Super, bo jak wiemy, słowo policjanta na Haiti jest warte tyle, co na jest. Hawajach, no. Aha. I ten, ale ten policjant jest tak. Jest ulala. Ty, to jest duża różnica, to co powiedziałeś teraz, bo jak na Hawajach, to, ale jak na Haiti, wiesz, to są dwa różne takie porządki prawne. Na Haiti wydaje mi się, że policja cię nie nęka. Nie. W ogóle. No jest jeden z gangów tak naprawdę. No. Ale ty się podpisujesz pod tym, że mam dla ciebie tutaj taką dla was w ogóle propozycję. Ja nie wiem, ja uważam, że policja jednak kłamie, nie można im ufać. Z zaciśniętymi zębami to powiedział, tak jest wkurzony. Jak mówią, przyznaj się. Tak. To się mówi nie. Dokładnie. Nie, no. No nie, albo który zabił, też nie mów. Kojarzyliście, bo była taka drobna, nawet duża afera całkiem niedawno. Otóż jest, korzystacie może z recept? No. No to... Te lekarstwa, co teraz brałem, wziąłem na recept. Tak?
Ale tak. A, z e-recept wystawianych przez internet. Mhm, tak. Że można tam się zapisać i doktor Ziółko przepisuje ci medyczną marihuanę. Jest to jedno z wykorzystań, tak, ale wszystkie te recepty były trzymane przez pewien czas przynajmniej na serwerze, który się nazywał gabinet.gov.pl, czyli to był taki wirtualny sposób trzymania tych. Wprowadzono to po to właśnie, żeby właśnie trochę walczyć z tymi receptomatami, nie? Żeby ludzie tam nie handlowali ksylyzyną tam, czy innym gównem na lewo. No i oczywiście wybuchło to w spektakularny sposób, kiedy minister zdrowia bezpośrednio powiedział, jakby jakiś tam lekarz coś zarzucił, że oni zaczęli, mają problemy z wypisywaniem leków, on mówi, a tak, a ty sobie wypisałeś kurwa to i to i to. I wszyscy tak, ty, a skąd to wiesz? I don't know, probably fucking Bert told me, I don't need to say shit. I go wyjebali, stary, normalnie go wyjebali. Ale był przez pewien moment taka chwila, że jeżeli zaznaczyłeś tylko zgodę, że możesz mieć dostęp do wszystkich tych danych, to mogłeś spojrzeć na jakąkolwiek receptę wypisaną w systemie, pod warunkiem, że znałeś PESEL czyjś. Czyli jeżeli PESEL znasz tak bo ludzie idą odebrać receptę i podają swój PESEL i w ogóle kurwa wszędzie chcą te PESELe. Tak, stary, kurwa, w sklepach potrafią, czy mogę PESEL, tam pierwsze numery? Nie, czemu? Kurwa, no ale to co ty? No ej, no weź! No to jak no weź, to tak, no nie wiem, co z tym zrobić. Podaj CVV. No. Daj stówę. A mogę stówę jeszcze do tego rachunku? No i oczywiście, dlaczego o tym mówię? Bo podczas zbierania danych wśród policjantów w Polsce do szczepień przeciwko COVID-19, to była kolejna taka nieszczelność baz internetowych w Polsce, można było bez żadnego problemu wyjąć tę bazę danych, ponieważ dosłownie dane, między innymi PESEL-e wszystkich policjantów z całej Polski, ponieważ się okazało, że ministerstwo zapomniało wykupić subskrypcję tego programu do rejestrowania się. I on jest dostępny w internecie. Jeżeli nie masz subskrypcji, to pliki, które załączasz, są dostępne dla wszystkich użytkowników zarejestrowanych. Czyli wszystkie te setki tysięcy... To na chomiku trzymają, czy co? Oczywiście, stary, teraz znajdziesz dosłownie tę bazę danych, ona jest do znalezienia z PESEL-ami. I łącząc te dwie afery, i to jest w ogóle niewiarygodne, po tylu latach się udało, okazało się, że jak ktoś wpisał właśnie PESEL-e wszystkich policjantów w Polsce, to się okazało, że każdy jeden bierze tantum rosę. Nie wiem, czy kojarzycie tantum rosę. To jest tak zwany cipacz, nie? Czyli to, no to ma efekt tego. To jest taki środek do zwalczania grzybicy pochwy. Oh. I dlaczego tak jest? Bo policja to cipa. Znika parę znikam. Teraz możesz poklaskać. Dla siebie. Wow. Na siebie. Wiesz, ile siedziałem? To kurwa, to było w czasach COVID-u. To było niedawno. Wyczerpany jestem dosłownie. No widzę, wyraźnie. Zajebało mnie to. Słuchaj, ale wiesz, rząd światowy. Tak. Poczytaj o nim. No, w końcu. Chcę moją gotówkę osobiście. Tak. Wyjąć mnie. Nie chcą. Jak byłem na wakacjach, to zdałem sobie sprawę z tego, że rząd światowy to jest prawda jednak. No. I mam na to 3 dowody. W końcu. W kolejności od największego. Najmocniejszego, tak. Nie, od najsłabszego do najmocniejszego. Tak, powinieneś, jeśli byś debatował kogoś, to też bym poleciał tak zwykle robić, nie zacząć od najlepszego, a potem i też rudy jest. Jakby on tym zakończył, to jeszcze gorzej, szczerze mówiąc. Bo już zaczął, wszyscy tak, no dobra, idiota, ale zakończył. Tak, a teraz to wam zerwie czapy. On jest rudy. Go Madden! Fucking hell, dobra, zaraz wam to powiem sprawę, jak ciężko będzie z tym wideo. Tak? No nic, trudno. Masz wideo? Jeszcze dowód wideo? Teraz leci, nie, teraz już leci, już się wszystko nagrywa, ale będzie, aha, jest takie kurwa poszatkowane, 3 razy dzisiaj zatrzymywaliśmy nagrywanie wideo i audio, musimy coś z tym zrobić.
Chyba dajcie tak. nam więcej. Dajcie nam więcej pieniędzy. Dajcie nam piwo. To rozwiązało wszystkie nasze problemy. Okej, okay, uwaga, rząd światowy. Tak. Koksus, ty słuchaj, bo ty jesteś ten, our conspiracy ja czytam o NWO codziennie. No, codziennie, do snu. Stop wycofaniu gotówki. Ciekawe. Dobra, gdzie uwaga. Się czyta w ogóle NWO? O NWO? W czym? W jakim periodyku? NWO. Cokolwiek wydrukowanego, co pisze o NWO, jest kurwa godne czytania w ogóle? Jedna z tych książek. Żeby... A, bo ty nie wiesz, ale wiesz, jak masz dobrą lupę. A popatrz. I weźmiesz banknot 200 złotowy. To tam jest wszystko napisane, jest. Nie? I przejdzie przez nią mrówka. Ale ty, bo to, sorry, że ten, ale ludzie, którzy są przeciwko NWO, są przeciwko wycofaniu papierowych waluty. Jednocześnie są najmniej czytającymi papier ludźmi na świecie. Dosłownie tylko biorą swoją wiedzę z inszuri. No bo boją się tego, że zabraknie papieru na noty. Na hajs, aha. We got it. Dobra, pierwsza rzecz. Ludzie występujący na rynkach w europejskich miastach. Och, baskerzy. Nie chciałem używać tego słowa, bo wydaje mi się, że baskerzy to jest jeszcze, że jakby basking to jest jednak jeszcze jakaś taka forma sztuki. Mhm. Zwłaszcza basking and Robbins. Tak. Yum. Chocolate cookie crisp. Dobra. No bo jak wytłumaczysz to, że na każdym rynku, tak. W każdym europejskim mieście tak. Jest ten sam typ, co robi kurwa bańki? Dlaczego jest ten sam typ, co puszcza kasety z muzyką rdzennych Amerykanów? Nie, to jest znana mafia. To nie słyszeliście o konflikcie baskerzy kontra Peruwianczycy? Nie, ja dawno też nie widziałem już peruwiańskich Indian. Między innymi dlatego. No bo dawno nie widziałeś kasety też do odtwarzania. No, oni teraz rok są, temu. Oni ale... teraz są na Spotify. Jak się kończy odcinek podcastu, zanim przejdzie do następnego. No. Kot się wysuwa, kurwa. Taki wąski fragment koca z tego, z gniazda USB-C, tak. Nie wiedziałem, że jest między baskerami a peruwiańskimi. Ja w ogóle generalnie... No ja mam znajomego iluzjonistę i on czasami właśnie... I też znajomego klauna, takiego ulicznego. Dobra, on jest twoim znajomym czy twoim lekarzem pierwszego kontaktu? Doktor Bongo. Wystawia recepty na biletach. Mr. Bongo, I feel like we're best friends. Panie Bartoszu, proszę za po prostu wziąć tę receptę i dać mi już spokój na dzisiaj. Okay, I guess. Hey, leave my fucking trumpet alone. Tak, ale ten bankomat, tak, wiesz co, kurde, ale był taki moment, gdzie nagle dużo osób robiło te banki i to jest takie w naszym wieku, a teraz już widzisz tych takich starszych bankotworów. To oni, mam dla ciebie przykro wiadomość, oni dalej są w naszym wieku. Czasami są młodsi wtedy. A czekaj, bo ja... Myślę sobie, ile on zrobił w tym samym czasie, co ja. Ja w jego wieku nie stałem, nie robiłem bajek. Tak, moja robota nie bazuje na wodzie z mydłem. To trzeba... Tak. Ja jestem z FBI. Female bańka inspektor. Iść sobie tak... Nie, to w szczególności jak się robi zimno, nie? To jest. Zresztą wiesz, praca na ulicy nie umniejszamy, ale kurwa ludzie zaczepiają, jest tylu jakichś po prostu mentów, którzy chcą ci, wiesz. No jest, ale mnie po prostu zastanawia, wiesz, to taka unifikacja tego, że wszędzie właśnie, i to, że moim zdaniem to rząd światowy po prostu na jednym z zebrań zostało ustalone, słuchajcie, tutaj można bańki puszczać. Teraz się puszcza bańki, proszę bardzo. Bum, bum, bum. Resztę, wiesz, jakieś takie baskerskie klimaty, że tam ziomek wchodzi na cztery krzesła i jeszcze tam jest na unicyklu i Red Panda generalnie. Red Panda type beat.
Wpuszczaliśmy ją chyba już kiedyś. Tym. Jest taki jakiś chłop? Ja widziałem zielonej góry na to... wariatów. Nie, no strasznie już się pokazuje, ale widziałem. Na wysokim unicyklu pani co rzuca miseczki na głowę. I... Ze stopy. Super. Wow. Can't wait. O Jezu, tak? Dobra. Okej, okay. Aha, i to na meczu... Ale, ale bo to jest... O nie, czekaj. Bo to jest jakby... To jest kiddy shit. Aha. No, no, no. So many, so many. Aha, i to są... tego. Patrz na to, patrz. Ile no. tutaj jest? Pięć. Pięć misek, moi drodzy. Ja będę na... Albo to widzicie. Wow, super. No. Co za... Aha, bo ona jeszcze na jednej nodze jest. Na unicyklu. I w obcasach. Ten unicykl jest... Znaczy, tak jest na stopie pewnie. What? I know, right? Widziałeś to? Wow. God damn. I to... Czego to ludzie zrobią, żeby... Alabamie, nie... Czego ze to wszystkich ludzie... miejsc. No, gdzie by to wywołało taką reakcję, kurwa? Jak dla nich to mówił... Chinese person! What? With the... His, she got them fucking balls on her. Ale czego to ludzie nie robią, żeby nie pomyć garów? Naprawdę, kurwa. Takie, kurwa. Nie, nie, ja ćwiczę. Dobra, dobra. Znam. Nie no, imponujące, ale to jest całe życie oddane temu. No właśnie, więc to jest to, a są jeszcze, jest ekipa... Ale chyba nie ma mistrza tego. Takiego banie, który robi tylko bańki. Kurde, ale pamiętasz tego gościa, jak byliśmy na lesie i on robił bańki, stary, wpuszczał bańki, nie, robił bańkę, wdmuchiwał w nią dym, a potem zamykał tą bańkę w innej bańce, wypuszczał ją, a drugi ziomek stał obok zjarany i laserem świecił w te bańki. Był to Alabama type moment, też kurwa zwariowałem. Trzeba przyznać, że mi się załadował kwasior też wtedy, to był w ogóle... Tak, na trzęsącym wtedy się dwa lasery wyświeciły już na tą bańkę. No, niby na kogoś czekaliśmy. Tak, ostatecznie ta osoba nie przyszła, ale spędziliśmy 20 minut koło tych ziomków. Cały festiwal. Z typami, którzy... Ale dobry mieli klimat. I to wymagało chyba koordynacji, bo osobny był typ od wydmuchiwania. No tak, było... i ten typ stary z tym laserem, no to wiesz, był taki laser pointer po prostu, tylko że zielony. Nawet tam nie miał UFO ani jakieś laseczki na końcu. Tak. Pamiętacie, że to była rzecz? What the fuck? Bo ja nie miałem tego jebanego lasera, ale zastanawiałem się nad tym. No i dobra, i poszedłeś do kiosku i za te 30 zł kupiłeś sobie ten cały zestaw, co tam miałeś. Laser i 49 końcówek. No i... Co dalej? Jakby, gdzie jest reszta tej zabawy? Dobra, wracasz do domu, przekręciłeś te 49 końcówek, samochód, UFO, laseczka, inna laseczka, palma, palma i laseczka, UFO porywa laseczkę, i 49 takich, no i potem co? Jakby, no myślę, że w trakcie jak dajesz komuś za to pieniądze, to się orientujesz, ja pierdolę błąd, co ja zrobiłem? Bez sensu, trzeba było kupić geta amfetaminy i by było tak samo. Tyle samo zabawy. Na pewno, no coś lepszego wymyślił. Ale wiesz, najbardziej niezręcznym momentem tego, tych laserów właśnie, jak wiesz, jakbyś na przykład dokręcił tą końcówkę i podmienił komuś, wiesz, który korzysta w pracy z tego, nie? I wtedy, wiesz, na przykład ma taką wersję, nie wiem, idzie na przykład, nie wiem, i musi te prezentacje tego, co mi wysłali, kurwa, z tego i tak, o, bardzo głupio, że było molestowanie. Tu wskażę, gdzie molestowanie. I babka, baba. Fuck! Nie reprezentuje mnie to jako człowieka, ani całej organizacji. I ma to, kręci nią, wiesz, jak jest. Dobra, następna. Moim zdaniem, no. Fucking legit. No bo to jest dość dziwne. Ja nigdy nie. A widzieliście jakieś szkolenie z tych bań? Nie. Kogoś brali? Gdzie to się kurwa robi? Wiesz, to jest w ogóle. Jak się dowiadujesz w ogóle tego, że. Jak w ogóle wpadasz w to, że ktoś mówi, ty, a może weźmiemy miskę i płyn do mycia naczyń, i dwa kijki, i trzy metry sznurka, ja tu poplączę takie supełki i idziemy na hajsy. I spędzę nad tym rok. Żeby się nauczyć pierwszego kształtu. Nie, no bo wiesz, to ostatecznie jakby idea nie jest głupia, tak samo jak głupią ideą nie jest posiadanie telefonu, który potrafi również odbierać wideo rozmowy. Tak. Natomiast w obu tych przypadkach wydaje mi się, że żeby zachęcić ludzi do tego i żeby to było masowe, to jednak potrzebny jest jakiś taki centralny
prikaz, nie? Wiesz, Donald Trump uczący ciebie, tak, młodego ciebie, sprzedawać te wideotelefony. One such company is called ACN, which sold long distance phone services and video phone. ACN is described as a multi-level marketing firm, which means you buy in for $499, recruit others to buy in and sell, and you get a percentage of their income. I've been working with ACN for a few years now. Since that time, I've developed a great relationship with ACN, and the more I learn about them, the more I like and respect them. Programy typu Mam Talent. Myślę, że to one podtrzymały wymierające jednak formę tego, bo to wiesz... Ale w Mam Talent też są ludzie z tymi... O, 100%! Z bańkami? 100% są jakieś bankotwory. 100%. Bo ta typiara, co machnęła tą nogą, to tam jest naprawdę, na poziomie są tacy, co machają tą nogą. Mogę się założyć, że ona też aplikowała do tych programów. I pewnie jest w wersji, kurwa, to chorwackiej. Nie wiem, czy ona musi... No, no, kto? Red Panda? Czy musi? No, Red Panda jest rezydentem NBA. Ona jest w finałach na przykład. No nie, ale to wtedy myślisz, że co? To już jest to? No. Oczywiście, że idziesz do Mam Talent jeszcze. Ale co? Ale co, po, co, co ci co nawet możesz jeszcze dostać? Nie jako uczestnik, tylko jako feature act. Wiesz, o co chodzi? Nie, oni się nie biorą ten... Aha. A to oglądają miliony ludzi. NBA oglądają miliony ludzi, ale puściliście mi nagranie z Alabamy mimo wszystko. Wiesz, o co chodzi? To jest jeszcze wyżej dla takiego skilla. Jest jeszcze moment, gdzie... Nie wiem, o co chodzi. No dobra, no to... No, rząd światowy nie pozostawi swoich. You know what I'm saying? Zwłaszcza, że jeśli Red Panda, cause she's of ten, że ona jest kontynentalnego Tajwanu, to co? Tak, tutaj nie ma drugiego znaczenia. A NBA to jest, kurwa, Inka Hutz od wielu lat z nimi. Naprawdę w piździe mają. Ona by mogła, wiesz, kurwa, tą nogą po głowie Ujgura tam. Chuj. Pamiętajcie zresztą, że Chiny, trzeba na nie uważać, bo oni regularnie robią kiszenie Ujgura właśnie. Boże. Drugi dowód. Tak. Te wszystkie pluszaki w tych, na stacjach benzynowych i w sklepach, dyskontach i tego typu. Gangi pluszaków to To jest dla mnie drugi dowód. Gangi dzikich pluszaków opanowały wielkie polskie miasta. Gangi pluszaków, takie jak są świeżaki, tak? Tak, świeżaki, bystrzaki, no, okay, no, no. Wilczki, na łęczowianki. I co, to jest mind control jakiś? Nie, nie, nie. To ja widziałem, jak ludzie o to walczą. To jest kolejny dowód na rząd. To jest w ogóle, prawdopodobnie to jest również jakieś narzędzie rządu światowego, ale to jest też dowód na to, bo jakim cudem ponownie na tylu rynkach wprowadzane są gangi futrzaków i jeszcze ludzie to kupują. A dlaczego nie płaci się za nie gotówką, tylko jakąś walutą naklejek? Stop wycofaniu gotówki, poczekaj. Holy fucko. Faktycznie no? Nie możesz kupić. Nie możesz przyjść i my money's not green enough for you, motherfucker! Wyjątkowo głośno, no jak mam. Biedronka don't care, sorry, naprawdę nie interesuje ich wtedy. Tylko właśnie, bo to nawet nie jest tylko Biedronka, nie? To są, nie, każdy. To, tak. Każdy ma swój gang. No ale słuchaj, z drugiej strony, wiesz, teraz wrócił baton Kukuryku. Nie wiem, czy pamiętacie Kukuryku? To, co się zbierało nalepki, żeby wygrać ten wyjazd do Paryża chyba? W latach 90. Okay. Baton. Paskudny. Aha. On smakował stary, jak wiesz, jak... Jakby ktoś między Andrew Balasa tak ścisnął. Normalnie wyglądał też tak. I wiesz, kokoryko. Też się wkręcałeś, nie? Za dzieciaka w jakieś kolekcjonowanie. A to nie możesz w tym momencie reklamować bezpośrednio. Wiesz, w Polsce nie możesz kierować reklamy do dzieci. No tak. Musisz do rodziców. Dlatego oni, kurwa, już nie damy rady. Musimy jakoś tutaj te dzieciaki nakręcić, bo no kto je będzie wykorzystywał? Okazuje się, że to jest dużo... Z kolejka ale leży, nie? Uwaga. Tak samo jak wy, wiemy, że odbiór całej branży, w której działa tak wielu wartościowych i ciekawych ludzi, nie może zostać zdominowany przez perspektywę karygodnych postaw kilku osób. Rację powiedzieć. Tak. Więc wiesz, trzeba wymyślić akcję. Jeszcze to jest tak, że kupisz tam dwa warzywa, to dostaniesz punkty świeżakowe. One nie są za wszystkie. Ja troszeczkę to podpatrzyłem. Musisz, bo są specjalnie oznaczone. Czyli jak kupię chipsiory, to... Nawet nie podchodź. Ale jeżeli weźmiesz brokuła, nice. Come stepping to me. I wiesz, czyli co? Bezgotówkowo, wege i kształtując umysły młodych dzieci?
NWO. Nie muszę tłumaczyć, kto tam kurwa wiesz. No. Mr. Soros. Stop. Soroboros. Why you want us to... Uganda is not for gay people. Mr. Soros. It's only for... no, racja. A propos, to... czekaj, to potem ci powiem, bo wiecie, co się stało w Gabonie jakiś czas temu? No. Kurde, ale to będzie długie. Damy radę? Bring it on. Był zamach stanu w Gabonie. O, okej. Okay. Tak. I to jest jeden z kolejnych, ale tym razem dotyczy państwa środkowoafrykańskiego, bo do tej pory to było tak trochę w tym pasie Sahelu tak zwanym, czyli tak jak Sahara idzie, nie? Od Sudanu po, co tam jest, po samej lewej, kurde. Zachodnia Afryka, zachodnia Sahara. Tak, tak, to nowe państwo dosyć się... To jest terytorium sporne między Marokiem a... Aha. Co jest pod zachodnim Saharą. No właśnie, jako państwo zapomniałem, ale w ciągu ostatnich 5 lat tam było z kilkanaście przewrotów, no było dość grubo, a Gabon jest pierwszym takim krajem, wiesz, który oczywiście też pod wpływem francuskim i tam była bardzo taka... Mauretania. O, Mauretania, zgadza się. No i tam pasowała, panowała przez, zaraz mam tu nawet napisane, przez 54 lata, jedna dynastia, przez 40 lat Omar Bongo panował tam i swojemu synowi, który się nazywa Ali Bongo, przekazał władzę na 14 lat i niedawno właśnie pułkownicy dowodzeni przez, kurde, chyba nie znajdę tutaj nazwisko tego pana, zrzucili i jednocześnie wyrzucili wszystkich francuskich żołnierzy, którzy tam byli, zapraszając grupę Wagnera, czyli rosyjskich najemników. Okay. I tutaj ciekawostka, że najciekawsze jest to, że oni wyrzucili tą dynastię Bongo i zaraz potem jak tego, bo to nie jest codzienne, zwykle jakiś tam pułkownik przejmuje władzę, ale tym razem nominowali nowego typa i zamiast Bongo będzie typ, co się nazywa Szkita w ogóle. I on będą walić szkity. Nie było takie długie jednak, ale też nie było warte tego. Wydaje mi się, że problemem tego jest to, że szkita jest bardzo mało wiarygodnym afrykańskim nazwiskiem, ale... Również regionalnym tutaj. Ja myślę, że powinieneś troszeczkę, wiesz, wprowadzić tam taki wątek węgierski. Aha, i tam. Wtedy jak najbardziej tak. Zgadza się. Bo jeszcze, no faktycznie, jakby się nazywał, wiesz, że... Joint albo coś. No. No nic, zobaczymy. Trzeci dowód na rząd światowy. Zgadza się. Termomodernizacja. Co? A? No, you picked my interest. Gdzie bym nie był? I głównie w domu. Nie no, z wakacji wróciłem. Gdzie bym nie był, a jeździłem po Europie, to jeżeli była termomodernizacja w budynku wykonana, to był kurwa pomalowany tak, że się nie dało na to patrzeć po prostu. Ciekawe. I again, jak to się stało? Jak to się stało, że wszędzie, jak dochodzi do termomodernizacji, to na tym spotkaniu pojawia się taka pani Grażynka, co mówi: a! Ja bym chciała. Co ona jest porzucona na bezludnej wyspie? Nie no, mówi. Żeby co ona mówi? I'm legally blind. I'm a woman, sir. Nie, ale zgłasza się i mówi: ja tutaj, ja mam zdolności plastyczne, ja dobiorę tutaj, albo w ogóle ktoś w zarządzie siedzi tej spółdzielni, czy ktoś się tym zajmuje i mówi: a tu pani Grażynka kiedyś plastyki uczyła w podstawówce, ona zrobi, ona będzie wiedziała jak, i jej dają te rzeczy, i ona tam siedzi i mówi: to kurwa, jakie kolory wezmę, jakieś takie najbrzydsze kolory, jakie tylko są. Takie nienasycone, takie już wyblakłe, żeby jeszcze trochę wyblakły. Fajnie, jakby wpisuję w wyszukiwarkę online photo editor, pyk. Pixeler, dobra. Kurwa, nie będę się rejestrować. Podstawowe kolory, let's go. I kuj, potem takie szablony, wiesz, gwiazdka. Wiem, ja tak robię dużo plakatów. Ale no bo o co chodzi? O co chodzi? Dlaczego każdy termomodernizowany budynek jest pomalowany przez dziecko na zajęciach praktyczno-technicznych?
Słuchaj, tutaj akurat muszę postawić lekką tamę, bo na wrocławskim Gaju... O kurwa, bro, chcesz naprawdę walczyć o to? Na wrocławskim Gaju powierzono całą los dermatyzacji w ręce pana Łukasza, kurwa, LUC. I bardzo profesjonalny artysta, żyjący od wielu lat z artyzmu. Tak. I wyszło, kurwa, jak wyszło. Także... Nie zawsze jest tak, że ktoś, jak wiesz, ma brodę i kurwa... Nie, ale halo, pani Grzeszenka też ma brodę. I kasetę z peruwiańskim Indianem, to wiesz. Nie, ale właśnie o to chodzi. Jak to jest? Tak. Że czy to jest znany wrocławski artysta, który już od wielu lat żyje z bycia artystą? Bardzo dobrze. LUC. Tak. Polecamy film Chłopi z jego ścieżką dźwiękową, teraz w kinach. Tak. Tak? Naprawdę? Tak. I to ta ekipa od twojego Vincenta zrobiła. Czyli jest malowany znowu. Aha, okej. Ale chujem. No, no. Pan Tomasz Raczek z kolejną recenzją. Wspaniale. Jak to jest, że na każdym zebraniu pojawia się taka jedna postać? Czy to jest artysta żyjący od wielu lat z artyzmu? Czy to jest pani Grażynka, która uczyła plastyki w klasach 1-3 w 73 roku? Jak kolory w sklepie były tylko brązowy, tak, czerwony i spirytus. Nice. Słuchaj, ale... No nie wiem. Na morzu brzydkie kolory są tańsze i są dostępne. No, i oni wydają wszystko dla twojego ciepła. To nie chodzi o to, bo jakby to można, po prostu można ją wykonać tak, że się kurwa maluje na jeden kolor. I już będzie lepiej niż jak te wszystkie figury geometryczne. A przywołując Gaj, to tam nie wszystkie budynki zostały pomalowane przez tego pana. Nie. Czy tam zaprojektowane. Nie, on tylko wymyślił, żeby te zwierzęta wielkie były. No tak, i okej, to jest tam przy jednym budynku, po drugiej stronie w ogóle ulicy. Ale cały Gaj, gdzie tam po prostu ktoś w zarządzie spółdzielni powiedział, wiecie co, te takie bloki, przecież to takie przytłaczające, pomalujmy to, od góry na niebieskie, to niebo będzie. Tak. A na dole takie małe domki i tam dosłownie są kurwa domki, jak poprosisz dziecko, żeby namalowało domek, to ono rysuje tak, prostokąt, trójkącik. Tak. I tam kurwa mieszka dozorca. W ciepłowni, tam jest wejście do ciepłowni. Tam jest szkoła życia tam. Ale to dziecko nie, w ogóle nie projektowało całego tego osiedla, to nie jest tak, że wiesz, ono... Ale było tak, nie? Jakby czasem się jak za dzieciaka widziało jedną osobę tylko wokół jednego miejsca. Tak. Na przykład pan woźny w szkole zawsze wychodził z piwnicy i człowiek mógł stwierdzić, kurde, to jest chyba człowiek, który pracuje w piwnicy. No, on się tam respił. Po prostu wiesz, jak wiesz... Wymieniał gniazdko. W mojej szkole woźny dosłownie mieszkał w szkole, więc... Oj, mieszkanie też tak w szkole. Było. Znaczy, nie, u mnie mieszkał nauczyciel jeden na górze samej. Schodził sobie normalnie, był zęby w tym. Elegancko. Living the, like a fucking doctor. Like a fucking doctor. Like a fucking doctor on tenure. No i właśnie, i nie wiadomo, i co. I kurwa, tam to wygląda po prostu najgorzej. Ale byłem teraz w Karlowe Wary. Piękne miejsce, po prostu przepiękne miejsce. Zwłaszcza kiedy Ruski wyjebali. No właśnie, niestety, kurde, powiem ci, tak dużo Ruskich tam nie wyjebali. Dalej rosyjscy turyści wszędzie mi towarzyszyli, kurde, niestety, jakimś cudem. No ale może to dlatego, że byłem w Karlowych, więc tam... Byłeś w Soczi, byłeś... Nie, a potem w Moskwie. Karlowy ogólnie, tam jest tak ciężko, nie? Bo tam jest masa hoteli Sankt Petersburg i tego typu rzeczy. Oni są bardzo, i w menu głównie po rosyjsku. No, tam będzie ciężko z tym odcięciem się. No, ale potem pojechałem do Szwajcarii, a tam, wiesz, hulaj dusza piekła nie ma. Jak wiemy, Szwajcaria zero współpracowania z rosyjskimi oligarchami, ani troszkę przepierania pieniędzy, kurwa, mentą tam. Nie, nic na pak, kurwa. No i w Szwajcarii przyznam szczerze, że termomodernizacji nie widziałem. Więc tam, ale tak ogólnie nie widziałem termomodernizacji, więc... Słuchaj. Tak. Ale tutaj Karlowe Wary, no przepiękne po prostu, przepiękne miejsce. Człowiek idzie i się zachwyca cały czas, aż w końcu dojdzie do takiej nowszej części i tam, kurwa, termomodernizacja. Super. I jak to jest, że idziesz i masz te wszystkie piękne kamienice i przechodzisz tą jedną ulicę dalej i ten mały parczek i mówisz, a tu...
a tu kurwa będzie pomalowane na różowo, czerwono i pomarańczowo figury geometryczne. A od góry na niebiesko, żeby się zlewało z niebem. To jest moje ulubione. To jest jakiś kod. Może to jest kod, nie wiem co to jest. Ale w Berlinie jest dokładnie taka sama chujowa termomodernizacja. W Budapeszcie jest dokładnie taka sama chujowa termomodernizacja. I może to nie jest rząd światowy, ale to na pewno jest rząd byłego bloku wschodniego. Wyraźnie. Rząd środkowo-wschodnioeuropejski. Powołany tylko na potrzeby to fuck with Kacper. Za pomocą termomodernizacji. Ty, no. Ja w sumie, kurde, oni mają teraz takie... Ja na przykład, jakbym był w rządzie światowym, to ja bym tych wszystkich takich, co są przeciwni, na przykład właśnie ci najpotężniejsi bojownicy, tacy, którzy nie boją się napisać puszką farby, poczytaj NWO. Tak. To ja bym robił coś takiego. To jest mój pomysł, jak ich pokonać mentalnie. Są teraz takie procedury jak przeszczep kału. Tak. I są. Jest wykonywane oczywiście w przypadkach, kiedy jest kłopot z florą bakteryjną. Tak. Ale ja bym to robił nocą i ja bym na przykład im wszczepiał kał takich z jedzenia, którego oni nie jedli, nie? I idziesz potem do klopa i wiesz, zrzucasz wszystko, patrzysz, kukurydza? What a minute? Granat? I don't fuck with that. Nie? No i wtedy day and night, trochę jak Amelia, ale... To fuck with people. Ona też, no, to wycięta scena. Żenę mówi, i ona wtedy mu, and she inflates the place, and no man, Andrzej to tu, z taką rękawicą. Na inseminacji krowy. Bo ona tam jednego typa cięła, nie? Dobrze pamiętam, że ona mu wywoła taki schizoidalny atak, nie? Pamiętacie, że ona mu podpiłowała mu jeden tam nóżkę w stole. No, coś było, no. Przykręciła tego, że drzwi się nie domykały. Chyba mu tam a to ona nie zjadła psa, ale wiesz? Nie namówiła kogoś, że się skurczy? Nie, to był inny. Long Con. Nie pamiętam tego filmu aż tak. Albo, że rośnie? Ktoś... A może to jest scena z JoJo? I don't even know what's real anymore! Ale to jest no dobre, żeby tak, wiesz, wszystko człowiekowi tak po nocy, w nocy wymieniasz na dziabkę większe, żeby myślał, że się kurczy. No tak, to gdzieś było. Wydaje mi się, że to było albo, że się kurczył, albo, no dobra, albo w drugą stronę, że się zwiększał właśnie i ktoś wymieniał buty o pół. A tak, to buty wymieniła mu, faktycznie. Na jeden but mu wymieniła, czy tam oba buty na mniejsze takie, nie? I on nie mógł ich włożyć. No to jest pretty basic shit. On tak, tam nie mógł włożyć. Nie mogę włożyć tych butów i jest kał w nich jeszcze. Kiedy ja nasrałem? Nie pamiętam, żebym nasrał. Granat? Słuchajcie, jeszcze mam jedną informację. No dawaj, bo jeszcze musimy otworzyć paczki. Tak. A jeszcze musimy, nie, jeszcze najważniejsze. Po to się spotkaliśmy. Po to się spotkaliśmy tutaj. Z paczkami nie wiem, czy się uda, bo nie wiem jak czasowo, ale pozdrowienia. Okay. Big shout out dla ziomka, słuchacza, który zaczepił mnie, jak szedłem na skrzyżowaniu Solidarności i na Placu Bankowym we Warszawie. I podbił do mnie, ja byłem trochę zesrany, bo on przyskoczył od jakiegoś typa, który nagrywał z przyczajki kamerą. Nie? I mówił, o nie, one of them YouTubers, they wanna fuck with me. Ale nie, typu... Oj, sorry, teraz musisz przeczytać znowu tak, informację. Fragment. Pozdrawiamy, live tube. Wiadomość wysłana przez... A nie, już przez całe. Okay, nie, nie rozpisali się, też im oddam, że nie wiesz tam. O, uważamy, I kolo podbija. They wanna fuck with me, do they know I'm not 13? Ale, pozostając w tym temacie, mówi, a no bo ja nagrywam rzeczy dla Dzień Dobry TVN. Mówię, no to kurwa, gdzie jest kamera? Ja ci powiem, co jest nie tak. Kurwa, nie ma dla wycofania gotówki, to wasi. I tak dalej, nie. A on mówi, nie, bo tu robimy taki eksperyment społeczny. I faktycznie patrzę, mówię, o, czyli YouTube type beat. A on mówi, nie, nie, wszystko legitnie. I rzeczywiście miał trójkę dzieciaków tam, które kawałek dalej na murku odgrywały taką scenkę, że był jeden dzieciak, trochę mniejszy od nich i dwa dzieciaki, które go tam gnębiły trochę. I czy interweniujesz, nie? I to oczywiście bardzo dobre, bo odwraca uwagę od prawdziwego napierdalania ludzi. Ale i on mówi, ja mówię, no jakie efekty? I on mówi, nie tak jak się spodziewałem, że nie dość, że ten
ludzie nie, jakby nie pomagają temu bitemu, ale niektórzy rodzice nawet się zaczęli włączać, a niektórzy zaczęli skandować Brian has a mangina, Brian has a mangina. Ale to się zdarzyło, autentycznie. Także pozdrowienia i zapraszam. Zaproś nas. Ale to czemu on do ciebie podbił? On do ciebie podbił, bo ty byłeś jedną z tych apatycznych postaci, które przeszły, jeszcze splunął, krzyknął. Nie, oni resetowali scenę akurat. Nie było tego. To jest dziwne. To jest strasznie taka ruchliwa część Warszawy. Ja w ogóle... Kurde, ja nie wiem. Ja teraz jestem zestresowany, że muszę... Interweniować? Znaczy, bo ja bym pewnie interweniował, ale pewnie bym powiedział coś głupiego albo coś i co? I potem jeszcze w internecie wszyscy będą to widzieć. A myślę, wiesz... I YouTube Party postanowi zerwać z nami kontakt. A friendship with Kacper ended. Now Gargamel is our best friend. Well, kind of that ended too. No właśnie, tam ekipa się wysprzęgliła była. No, także pozdrowienia, bo mówisz, że słucha i powiedział, że ten, że co, że tak. No dobrze. Żebyś wyszedł z kadru. Dobra, dawaj paczkę. Paczkę. Pierwszą. Dobrze. Tą starszą. Starsza paczka to oczywiście od, o Jezu, żebym tylko nie popierdolił imienia, więc szybko jeszcze zaglądam. Jest, paczka jest od naszego kolegi Dawida. Okay. Bo sorry, to imię mi się często myli, bo Dawid, Daniel, Damian to są imiona takie, które wiesz. Zamienne. Bombur, Bambur. I co? Jest to paczka, moi drodzy, która zawiera naprawdę potężne bogactwo. Dziękujemy ci, Dawidzie, jesteś kochany. Ale to jest nie przejemne. To nie będziemy chyba reklamować, możesz ten. To są, moi drodzy, czazy. Te samo smaku ukraińskiego barszczu. What? What? Ja nawet nie wiem właściwie, jak to odpalić. Czy otwierać wam i dawać, ale to kurwa... No może tak zrobię zaraz. To jestem bardzo... To nie jest najbardziej ekstrawagancki smak. Dobra, będę otwierał jednak. I będę wam... No z ręki wam nie będę dawać. No nie musisz. Ale podejdę do was po prostu i was poczęstuję. A to te mamy zgadnąć, tak? Aha. A? Całe dobre. Całkiem smaczne chipsy. To o smaku papryki. Paprykowe. Blisko, ale... Czekaj. No. Bardzo dobre chipsy. Zupa pomidorowa. Jeszcze bliżej. Nie, jest nie do zgadnięcia. To jest o smaku Bloody Mary. What? No to trochę zupa pomidorowa. Trochę, tak, nie. Okej. Okay. Ej, czas. To są dobre chipsy. To jest bardzo lekkie. To są też jeszcze ten, z kotła, nie? Mhm, nie. Z kotła, w którym ci Sowieci zamknęli armię Paulusa pod Stalingradem. To się na pewno niektórym spodoba. Nie mamy tylko imbiru do przemierzania. Ciekawe, czy to poznacie, bo... Co? Double? Też dobre. Bardzo dobre. Bardzo smaczne chipsy. Te są odrobinę pikantisz. Wszystkie są trochę hot tutaj. To jest też ich jakby saying hot. Nie mam pojęcia, co to jest za smak. No ten jest trudny do zgadnięcia, od razu wam powiem. Jeszcze. Najmniej jeszcze chipsy. Second. Te nasze testy, to widać, że mamy przyszłość w YouTubersy, to jest tylko... Dobre, kurwa, dobre, nie? Już Sebo robi lepsze te recenzje kebabów. Co? Any gechu? Próbujecie? Nie wiem, co to jest. Dalej? Ale smaczne są. Są te dyszy dzięki. Tak. To są o smaku kanabisu. No to nie, to... Nie wiem, jak smakuje... Kanabis chyba, no. O! Tu może być ciężko. Właśnie to wam muszę powiedzieć, bo to są super flaming hot i one mogą być hardkorowe. Dobra, dawaj, bring it on! Nie, to na koniec, naprawdę, bo to może nam... Holy shit, kto nam to wysłał? No mówię, to... Czy my możemy... Tam jest coś jeszcze.
Tak. To są, o kurwa, te są zapakowane w próżniowo, ponieważ to są, też muszę... Możesz to pudło zabrać. Tak, ja będę z ziemi brał. Jak psom, kurwa, bo tak, bo tym jesteśmy. Pamiętasz, jak byliśmy razem na tej Bibie, gdzie Kolo gdzieś w okolicach Berzy miał, kurwa, rozjebane mieszkanie, sprzęt już wynosił, bo on już był na sprzęcie. I on już sportowo ćpał. I tam między innymi książki miał w tym, w wannie, miał urwany ten zlew i woda się lała bezpośrednio na ziemię. Kurwa, tragiczne miejsce. I wiesz, my tam przybyliśmy, ja już byłem napierdolony strasznie, ja pamiętam, że paczkę chipsów przyniosłem, nie? I ja mówię, jest jakaś miska, jest szansa, że je. Sypię. Nie, ale nie ma stołu, nie? Ja mówię, no to, wiesz, kładę na ziemię. Jak psom? Kurwa, człowieku. Tutaj jest, wiesz, kurtki leżą w jednym z pokojów po prostu i chuj. Nie wiem, czy mi się to uda rozerwać. Ej, pokój na kurtki akurat jest taki. No, chyba Zyzek też miał tak, nie? Dobrze pamiętam, że on miał... Haj. Tam można było kimnąć, jak było bardzo źle. O kurwa, to wymaga... All my might. You can do it. Zasadę. Teoria tak zwanej trzeciej ręki, że dużo rzeczy w takich pierwotnych społeczeństwach robi się za pomocą zębów też jeszcze. No? Holy shit! Ale to jest collector's item. To są, moi drodzy, może też was... Albo nie, spróbujcie zgadnąć, ale to będzie bardzo trudne do zgadnięcia. To są walkersy w ogóle. To nie są czazy. Czyli to są... Czyli lejsy. Czyli lejsy, tak. Klasyczne lejsy. Podpowiem tylko, że są z Wielkiej Brytanii. To może wam dać jakąś tam... Gravy. Nisko, ale nie. Co jest takie bardzo brytyjskie? Pudding. Dziwnie, o Jezus. Teraz już łapię to, no. Ale to jest... O. Taka spalenizna teraz trochę. O, sorry, taka trochę spalenizna teraz. Nie. O Jezu. To jest, moi drodzy... Black pudding. Marmite. Kojarzycie tę taką pastę? W Australii to jest. Też. Ale Brytyjczycy to... Ale to dziwne. Byli. Tak, oni też... Znam to pochodzi. To... Ja nie wiem, co to jest do końca. Jakiś, kurwa, to magii. Są, drożdże. To są drożdże zrobione. Magii w formie pasty. No to... Ale dobre. Nie było złe. No. O! Z tego jest... Ty, kurwa, oj. Otworzyły się same. No, that's not good. Right on your... No, czekamy aż ty... Nie, bo muszę... Nie chcę tego wbić za bardzo, potem to posprzątam. Kurwa, ale szkoda, bo to są dobre chipsy, nie? Nie chcę też mieć na kamerze, jak jem z ziemi. David Hasselhoff, type, kurwa, moment. Wiesz, o, Florburger. Florburgery, jebane. Wczoraj myślałem o Florburgerach. Ale nie, to trzeba... Na siłce, przypić. Jak robiłem brzuszek. Dobra, ty, to... Nie wiem, czemu. Nie czytaj tylko, a podasz temu, bo też Kacper sprawi potem, a ja tu posprzątam. With my mouth. Nie, no nie będę jadł ziemi bez przesady. Chujem z ziemi cały czas i nie przestanę. Nie, niedobre. Pierwszy whiff jest taki... Whiff Khalifa? Ale co to jest? Jakieś... Okej, teraz trochę mydło. Nie, teraz trochę... Trochę mydło. O, faktycznie dobre. To jest surowa pierś z kurczaka. Co za pomysł na smak, kurwa. Nie, moi drodzy, to są... No. Coś tam popcorn? O, no, trochę smakuje jak... No. Stary popcorn. Aha. Stary popcorn. Ciekawy koncept. Ale nie, byliśmy dość daleko. Ja przyznam, że jak to zobaczyłem, to są Magic Mushroom. Wow. Trochę było takiego grzybowego. To też tak nie smakuje. Smrodku, ale no właśnie. Nie, no wiadomo, że wszystkie grzybki to smakują jak ta... Pamiętacie, jak dziadek miał taką... podkówkę taką skórzaną, taki tak. na monety. Na monety, to jak już tam wziął. Razem z monetami wpierdoli. Podkówka na jak, monety. Jak stawiasz tutaj nagle tą podkówkę, to widzę, jak się łączy to z... Także jeśli chcecie... No bo to jest... smakuje jak podkówka, grzyby również, więc... Dobra, tu mamy chyba najlepsze. To smakuje jak surowe grzyby. No w sumie, no tak, Magic Mushrooms.
O, nie podpisuję na to najbardziej się czekam. Na przepraszam, emocje tak skrzypię. Aż proszę bardzo. I na samym końcu walniemy flaming. Czas! Myślę, że to jest podsumowanie tego wszystkiego i potem już prosimy nie nadsyłać, bo po tym smaku... Jak to nie? Wysyłajcie cały czas do nas. My zrobimy ranking tych chipsiorów. Ale myślę, że ten jest dość smaczny, kwaśny taki trochę, ale nie jest taki super. Trochę za słodki miejscami, nie? Ja znam ten smak. No, na pewno. Ja nie wątpię, że ty znasz. A jak często je? Myślisz, Magic Mushrooms and Cannabis? LSD. LSD? To smak LSD, kurwa. O smaku M-ki. Może go liznać. Ty, no to jest co to jest? Jakiś, a to nie jest... trochę jakiś owoc morza? Jakiś ja bym kreweta? Powiedział, że jakiś ogórek. O, dobrym coś... kierunku. Dobrym kierunku. Krabowe. Krabowe. Tak? No, też bym w tamtym kierunku, ale trochę niespodziewane. Czuję z limonką trochę. Ryba, pstrąg, dorsz. Pstrąg, grillowany pstrąg. Mam powiedzieć? To jest do smaku cipy. No way. Niewiarygodne, że Kasper poszedł, kurwa, jakby miał jakąś normalnie był stand-uperem z lat 90. Pablo Francisco nagle tak. Adults only. Czyli to są te chipsy o smaku Cucci, Moniki, Bellucci? Fucking legendary, no. Jeśli możesz sobie świeczkę Adults od Gwyneth Paltrow zapalić. The hot ones. All bodies taste good. Oh my god. Czy tak. Musisz pokazać dowód, jak wchodzisz do sklepu po to? Tak, że nie masz 18 lat, bo kurwa, kto w zdrowych zmysłach dorosły siedzi tak. Ale cześć, że sobie robisz, wiesz, sesyjkę taką, bo tam... Jak wyglądał? Wyjechał, kota nie ma, nie? I się tak, no, czas dopełnić tego prawdziwego doświadczenia. Nie, te nie są za dobre, szczerze mówiąc. Nie. Nie pomaga świadomość, że to niby jest chipsko. Ja bym powiedział, że... Przepraszam, to jest dosłownie napisane chipsy ziemniaczane o smaku chip. No i tak, wiesz, i tak to jest, i tak to są jaja, nie? Więc ciężko powiedzieć, jak... No jak no tutaj... No ale jak to... Przyznam, że jeżeli znacie na przykład proces, jak to powstaje... Przestań to jeść! Once you pop, cannot stop. A to by chciałem przypomnieć, że masz żonę. No. Technicznie to nie jest zdrada. Czaj, że jeżeli jakby mnie dojebała za tę... Już jest na wizji, jak żresz. Tam chodź, kurwa, uszy trzęsły się. Kabajasz. Z koleżkami. Jasne, kurwa, cię wysłać gdzieś. Podawaliście sobie tylko te chipsy. Ja. Nie, nie, to było, wiesz, na zabawy, ja tylko... Te chipsy. Tak, ale no, fucking hey, tutaj trochę zaniedbali, ale... Dobra, tam połóż je na wystawce, bo ładnie wyglądają. Tak. Nie, ale myślę, no są też o smaku fiuta. Ale nie mamy. To co, jeszcze barszcz? No tak, dawaj. Barszcz był jeden z lepszych. Nie, nie próbowaliśmy barszczu. Próbowaliśmy Bloody Mary. A, dobra. A, i to jest było... w ogóle charytatywna paczka, bo all profits go to Ukraine. O, super, no to dobrze, że za nią nie zapłaciliśmy. I ta też, tutaj? To idzie do kurew. Jest, tak wow, nie... one super. Są czerwone. Ale fajne. Ej, no to mi się podoba. Może, bo one w ogóle powinny być zrobione z buraków, nie? Tak. No, są czerwone to, z buraków. To smakuje jak barszcz. A. Ty, chyba najbliżej... O! No, zapach i smak kopru są na grubo. Koperek nawet, faktycznie. Kurde, for... no, pamiętam. Ale są fajne, bo jest napisane four piece. A jest więcej. Nie, ale... Te są całkiem rzeźkie. Jezu, dzięki ci, Dawid. Ja pierdolę. Dawid, bardzo ci dziękujemy. Ja jestem trochę zawiedziony, że nie dostaliśmy też tych o smaku kutasa. Tutaj nie. There's always a time for the first time for everything. A fajnie, jakby bierzesz te dwa. I nowe chipsy. I jeszcze nadmienię, że. Jeszcze Flaming Hot. Wysłał coś takiego. Oh, i no. Kurwa, nic nie jest to opisane, więc nie wiem, co to może być. O, ja nie wiem, czy możemy to jeść teraz. Nie, to jest jakieś ciastko.
U, ale wygląda dingy. Ale jedziemy. Oh man, I don't know. Zobacz, jak to wycieka z tego w ogóle ten tłuszcz. I don't know, man. Stary, to ja zjem sam. Albo dobra, kawałek. To chyba jest po prostu hałwa. Albo ta, to jest jak to się nazywa? Bakalawa, o. To jest bakalawa? Tylko jak to jest zjaranie. No właśnie, o smaku LSD. Ponownie. Nie, dobra, jeżeli to jest narkotyczne, to ja nie mogę tego zjeść, bo jeszcze mam plany dzisiaj. Tego nie wiemy, się nie dowiemy. Fajnie, że po zjedzeniu chipsy o smaku śpizdy, jak... Kurwa, stop. Guys, spokojnie. Oraz takie bardziej klasyczne, ja je też jadłem. Tyrellsy o smaku sea salt and cider vinegar. Ale o! Chcecie spróbować? To ja mam niestety tłuste łapy, to byś musiał pomóc. Dawaj Inferno. No i tak, czekamy na Inferno. Tylko czy może nie otworzymy, bo potem może być koniec audycji, szczerze mówiąc. To może być naprawdę... Dobra, to zjemy Inferno na sam koniec audycji. No, faktycznie. Słuchajcie, Jezu, ale tutaj narobiłem. Tyrellsy śliczne, śliczne opakowanie. Ja nie mam ochoty na cider vinegar na razie, więc ja dziękuję. I też ponownie, niewiarygodny wprost napracowańsko, bo to trzeba próżniowo otessać, to ja wiem, że to jest robota. Także dzięki ci. Bardzo dziękujemy za to, naprawdę. Drodzy słuchacze, więcej takich prezentów. Ale, to nie koniec. A nie, może teraz odpalimy... Teraz ten... chwila przerwy, tak, żeby w końcu powrócił powrót Bieber 7.1. Tak? Nie, dobra, kurwa, bo ja jestem strasznym żarłokiem, jak coś mam koło siebie... No to... ja widziałem, że ty już tam... Czy... No już zjadłeś, tak? Nie zjadłem. Sam tłuszcz wypiłem. Might be dry. Might be... Cannabis oil. Mówiłem, że się zatrułem dawno przez przypadek. Najechałem się. Tak, wspominałeś, ale nie w trakcie audycji. Nie, to bym nie będę opowiadał, bo mnie dojebie policja, kurwa, za to wszystko, co powiedziałem. Będzie potem też... Nie zgadzamy się z niektórymi osobami, które jadły... No, tak. Ty, a jak to są... No dobra, powiem to. A jak to są z nieletniej cipy? No nie, jest 18 plus napisane na tym. Fucking hey. Dzięki Bogu. Ro. Że to nie ta część YouTube'a. Nikt tutaj nie gra w Minecrafta, stary. O co ci chodzi? Nie skacze do basenu, nie kurwa, do za basenu. Pieniądze. Tak. No dobra, no. Ile? 9 lat temu? 13 lat temu? Z 10 lat temu. Instagram. To jest sprawdź, ile tam jest tygodni. Instagram to nie była jeszcze wtedy rzecz, moi drodzy. Teraz to jest oczywiście... To teraz to jest rzecz, wtedy to nie była rzecz. Wtedy to była idea bardziej, ale się unauczniła. Nabrała ciała, można rzec. Wiele osób teraz korzysta z Instagramu jako swojego sposobu zarobkowania. Czy to na przykład pokazując ciekawe zainteresowania, jakie ma, albo może jakieś lektury, albo może po prostu daje dobre rady. I nie tylko tam, ale na innych mediach społecznych też. A my, idąc trochę pod prąd, lat temu, no może być 10, nie? 3 lutego 2014 wow. I 21 marca 2015. No, to nie tak dobrze. Raz na rok. I teraz niektórzy myślą, czy to był okres działalności naszego konta na Instagramie? Nie, to były dwa zdjęcia. To są dwa zdjęcia. Więc teraz odpalamy oficjalnie po raz kolejny coś, co ludzie naprawdę czekali długie lata. Tak, nowa promocja. Tam w pewnym momencie był taki tik, pip, że ludzie się pozapisywali i pewnie siedzą codziennie, dokładnie. Scrollują Instagram. Możesz wrzucić nowe zdjęcie, to będę ja po prostu z tymi chipsami, bez wyjaśnienia w ogóle, przesadnie, co się dzieje. Ja mam zrobić? Nie, ja mam zrobić. Ja nie jestem tam zalogowany. A to czekaj, to ja się zaloguję. Aha, tak. Dobra. Bo teraz oficjalnie otwieramy to konto na nowo. Zgadza się, tak. Ale możesz nam opowiedzieć najpierw, Koksu, jaka była droga do otwarcia tego konta? 2014 rok, nie pamiętam. Nie, droga do ponownego otwarcia tego konta. Aha. Pomijając, ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że ja nękałem pana Koksa wiadomościami. Latami wiadomościami na temat tego, ponieważ w jakimś takim... pijacko-narkotycznym amoku, wydaje mi się, z jakiegoś powodu założyliśmy. A czy to może na przykład było z powodu tego, że twój telefon miał najlepszy aparat wtedy? Bardzo możliwe. Bardzo możliwe, że ja wtedy miałem zastępczego iPhone'a. No, bardzo możliwe, że tak było. No. Ty miałeś jakiegoś takiego, kurwa, składaka szalonego tam, bo pamiętasz, że miałeś jakiś telefon
Jakiś, kurde, taki prototyp czy coś? Jakiegoś Tesla Type B, coś takiego? Nie mam pojęcia, ale to... Miałem taki prototyp, ale to nie był ten telefon. Nie. No a ja miałem Samsunga, kurwa, z klawiaturą normalnie, taki szeroki, taki, no i wiesz, dealerski taki. Więc każdy miał swoje tam, a wiadomo, Mr. Cox po pijaku rozpierdolił telefon. Telefon jest, tylko z ławki nie mam, bo... Aparat po pijaku. Swojego Nexusa rozwaliłem i zastępczo dostałem iPhone'a. Takie, no, nie, gratulacje dla siebie. Bardzo smutny okres w moim życiu. Tak. I w związku z tym, że ty byłeś operatorem tego iPhone'a, no to konto instagramowe zostało założone. Nie wiem dlaczego to nam przyszło do głowy, ale na twoje konto tak. mailowe. Tak. Tak. W domenie, ale pochwal się. To ja od razu, bo ja już wtedy miałem Gmaila, więc ja musiałem od razu założyć, że będzie dużo spamu, więc to było na O2. Nice. Na O2 musiałem znaleźć swój login. O2 to teraz jest to również WP, więc tak jak mówiliśmy wcześniej, po prostu teraz jest moloch elektronicznej poczty w tym kraju. Ja zresztą nagrywam dla nich audycję teraz. Kolejny dowód na rząd światowy. Tak. A jest. Nagrywam audycję o termoizolacji, między innymi takie tam... Termomodernizacji. Modernizacji termo, tak. No tak. Ale tam chyba nie było rozsądnie, bo to nie są wszystkie zdjęcia, które były zamieszczone. Ja jestem pewien, że tam było więcej, tylko niektóre z nich chyba były... My usunęliśmy, tak, naszego znajomego. Na których też braliśmy narkotyki. Tam były, przecież chyba tam był też... Skrzyża przecież było. Sejwo. Myślisz, że to zdjęcie też było na Bieber 7.1? Tak. I było dosłownie ktoś... Nie pamiętam kto, ale... Z bardzo małym fragmentem papieru na języku. Na 100%. Czyli tam było wszystko. Bo ja też nie muszę mówić, że na tym jednym zdjęciu... No nie możemy chyba pokazać tego zdjęcia tutaj, więc... Możesz, no to za różnie. Kiedy to było? No dobrze. No to tutaj... Kurwa, grajm jebany, ja pierdolę. Tutaj mam do tego pokazać? Nie, będzie wrzucone, myślisz mi. Cyfrowo będzie. Dobra. Nie, żeby to nie zniknęło, to żeby wszyscy mogli. Przy kucu. Ale słuchajcie, powiem wam tak. A w co ja jestem ubrany tam, kurwa, ja pierdolę, to jest... Jakąś no podobkę? Nie jestem pewien, czy masz spodnie, wiesz? Ja jestem bardzo dużym fanem. Tak. Downless Type Party bardziej to była. I chyba właśnie, bo tam był chyba każdy, że tak powiem, z wielkich rodzin narkotykowych był uwieczniony bez żadnego większego powodu i widać twarze były i tak dalej. I pewnie w czasie mój znajomy Tomek Kołecki, który też ma zwyczaj bardzo zły rejestrowania rzeczy takich różnych, teraz już oczywiście tego nie robi, ale był czas, kiedy mówię, kurwa, schowaj ten telefon, to są wykroczenia choćby, ale nie mogłem go jakoś bardzo tego, bo pomyślałem sobie, kurwa, przecież tam gdzieś wisi jakieś konto, do którego nikt nie ma hasła, no i tak. To są po prostu nasze mordy tam. Dowody zbrodni. 7-1 jeszcze, żeby gdzie. Najlepsza swoją drogą, komenda wojewódzka w całym kraju, jeśli chodzi o dochodzenia narkotykowe i traktowanie obywateli. No, pozdrowienia, kurwa. Jak oni robią interwencję w domu, to z drzwiami i z futryną wchodzą, więc lepiej do nich nie fiknąć. No ale udało się odzyskać i w tym momencie... Mamy to. Jestem zalogowany na Bieber 7.1. Tak jest. Na którym znajdują się dwa zdjęcia obecnie. Zgadza się. Na pierwszym ty... Jako rzeczony Bieber 7.1. Jako rzeczony Bieber 7.1. Przepraszam, Bieber 7.1 legit. Ja bym chyba jakiś pomysł, żeby coś z tym zrobić, ale... Ja chyba raz tak ubrany jak ta, kurwa MC Twat byłem na jakiejś imprezie takiej pseudo hip-hopowej. Dosłownie w tym stylu. No masz tak, masz czapkę z napisem Acid, czarne okulary, grilla, bo wydaje mi się, że tak, w ogóle tam był grill. Punktem, takim katalizatorem do tego, żeby w ogóle zacząć to wszystko, było to, że wpadliśmy na pomysł, żeby zrobić grilla z folii aluminiowej tak na zębach tak. I to się już jakoś tak potoczyło tak. Trochę. Jezus, ale to jest taki głupi pomysł. Znaczy, póki pijesz jest ok. Ale jak zjedz kawałek chipsa, cokolwiek, to się wszystko tak wpierdala. No nie, no nie można z tym chodzić. I wyraźnie jesteś pochylony. O, widzę tackę i widzę...
znane pudełko lunchowe z zwierzaki z Zemsta Futrzaków. Zemsta Futrzaków, które przechowywane były. Serio, jak je weźmiesz do ręki, to ci wyrwie łeb. Ale jesteś, powiem ci, w dość nienaturalnej pozie, bo wyglądasz, jakbyś trzymał coś, czym miałbyś skręcać jointa. A tak, a ja nie umiem skręcać. Nie jest... Tak. Nie. Natomiast hasztagi mi się bardzo podobają. Tutaj to była nasza hasztagowa, to był nasz początki naszego hashtag game. Oh, yeah. Pod tym zdjęciem jest Justin Bieber, Weed, TMZ, YOLO, Bieber, Bimbur, Bombur, Bieber Ages, Bieber Added Again, Bieber 7.1, Legit, tylko własna pierścieni. Cieszę się, że na sam koniec udało się jeszcze te wyszukiwanie jest trochę zwawęzić. Na następnym zdjęciu jest tajemnicza osoba, ale w pięknym getupie. Tak, tak. Ja pierdolę. Odjebany od góry do dołu. W te same okulary chciałem zaznaczyć. Aha. Skórzaną katanę. A to wydaje mi się było w związku z porządkami w szafie po prostu i tym, że znaleźliśmy tą jebaną katanę właśnie, bo koc z Modern Talking... To jest pościel. Pościel z Modern Talking była... Pościel? Ja myślałem w ogóle, że to jest katał. To jest pościel. Wow, no tak. Kto by chciał mieć też tego? Była częścią. Kto by chciał mieć... Kto by chciał w tym spać? No... Chociaż przyjedź do mnie, to będziesz pod tym spał, nie ma innego z wyboru. Z chęcią lub nie, ale będziesz. I podpis to jest... Bo my jeszcze nie wiedzieliśmy, jak działa Instagram, nie wiedzieliśmy, że w drugim poście można sprzedawać już rzeczy. Więc jest chilling with old emoji czaszki, old school players. Kupie, kurde. Tak, hashtagi to YOLO, Beeps, Believe, 420. 420 every time I look at my watch. Adventure time. Living hard. Lotr. Cieszę się, że ktoś by wszedł na Instagram i wiesz, przejrzę sobie mój hashtag z ulubione książki. To jest kurwa autostrada do piekła Mełgen. Wyobraź sobie, że gdzieś polskie środowisko superfanów tylko Władca Pierścieni.pl zaatakowane takim zdjęciem. Heroes, school ain't cool. Based God, please fuck my bitch, bo to były jeszcze te czasy. Versace. WWE. Hashtag badger. Nice. Nice. W końcu. Piękna sprawa. Piękna sprawa. Musi w takim razie być jedno usunięte zdjęcie. O, musi było. Być, bo było Bibur, Bambur, Bambur. Nie, moim zdaniem tam było z pięć zdjęć. Bibur, Bambur, no. Bo oprócz naszego kolegi, który tam na pewno był... Jest ja... tylko Biber, Bambur, Biber, Bimbur, Bambur. Z czego hashtag Bimbur i Bambur są przez przypadek połączone, więc w środku tego hashtaga jest hashtag. Jest Bimbur, hashtag Bambur. Media team fucking meeting. Listen guys, we love your fucking enthusiasm, but you gotta step up the hashtag game. I mean, look at this. Wow, co się tam znajdzie? Ale to też jest, bo ja mam konto na Twitterze otworzone w roku 2011, jeszcze na tym, na Orzechowej. Okay. Trzeba było się gdzieś zarejestrować, właśnie podając Twitter. I ja mam jedno z pierwszych kont, kurwa, w Polsce na Twitterze, ale niech będę korzystał. W 2011? Aha. Boj, no to ja mam pierwsze, bo ja w 2008 roku dołączyłem, żeby wygrać pendrive'a. No, podobnie, bo tak można było, kurwa, gdzieś się logować. No tak. Tam wtedy na polskim, stary, jakbyś zobaczył, 25 osób. Aha. Znaczy, nie ja wiem. Użyłem swojego Twittera raz i właśnie wtedy, jak próbowałem tego pendrive'a wygrać, ale przy okazji napisałem do Pena Gillette od Penn & Teller, że sekcja eseje na ich stronie internetowej nie działa. Nigdy mi nie odpisał, sekcja dalej nie działa. No, to... Still waiting, Pen! No, a Elon Musk, wiedząc o tym fiasku, kupił całość za wiele miliardów i mówi, no to pomaga. Tak, chuja pomaga. No właśnie. Chuja tak pomaga. Jest. Słuchajcie, mamy drugą paczkę.
Od oczywiście naszej wiernej słuchaczki i koleżanki, czyli pani Ani K., która podesłała też bardzo fajną paczkę swego czasu. Stamtąd pochodzą te chiperki. Tak. Unboxing tej paczki. Kurde, zapomniałem pani Aniu pani podesłać, ale myśmy zrobili bardzo zabawny unboxing, jak byliśmy w syfiastym hotelu chyba w Poznaniu. I widziały to trzy osoby. Nie, chyba nikt tego nie widział, szczerze mówiąc, nie puściliśmy tego dalej. To ja już zacznę to rozpakowywać, ja nie jestem za dobry w rozpakowywaniu rzeczy. Zwłaszcza jak są tak dobrze popakowane. Tam tylko nie przewracaj, bo zwróć uwagę, tutaj pokaż. A, nie rzucać. Pokaż jak pani tak. Ania... Postaram się... Swoją drogą ty, ja... Pani Ania zrobiła mema zamiast naklejki nie rzucać. Więc... Tak, więc świetny effort. Warto pokazać, tak. Ale wiesz co, ja mam taki problem z tym, że wszystkie osoby, wszyscy nasi ukochani patroni i słuchacze, którzy piszą, dzwonią i płacą do tej audycji, mam nadzieję, że prawdziwe pieniądze, papierowe. Co tak, miesiąc jest kurwa... Listonosz do ciebie przychodzi z przekazem pocztowym, tak. Co miesiąc... A ma pan, ma pan grosika wydać? Z Impela wyjeżdża, wiesz, furgon taki, dwóch dziadków takich jedzie i od każdego pobierają to ty. To mam taki problem, że te wszystkie osoby nie mają nazwisk, tylko są właśnie... O. Potrzebna jest pomoc trzeciej ręki. A, tak. Możesz podnieść na bliżej? Holy shit! Zobacz na to! Fucking... Zobacz Bardzo na dziękuję. To. Zobacz na to. Ja pierdolę, zobacz. Kłamstwo czy oszustwo? Czy to jest gra? Zobacz jak jest wykonane w ogóle. Ja pierdolę. Holy shit! Nawet jest taśma klejąca z napisami Banter Banter. Tak. Tym jest do góry, więc proszę nie przewracać. Tak. Tak. Ja mam nadzieję, że ta paczka była cały czas w tę stronę. Tak. Nie Ty, wiem. Dobra. I co to jest za kłamstwo czy oszustwo? Na pewno tędy? Na pewno są, tędy? No tu są te... tu są takie znaki... Co to jest? Nożyc. No... For reals? O, okej. Okay. Jezu, ale ja jestem... Nie wiem, co tu znaczy. Czy ty brałeś już, koksu, udział w kłamstwie? What? Zobacz, kurwa, stary. Odczep kabelki, zahacz... Aha. What? Bo to będzie z dźwiękiem, mogę się założyć, tak jak ostatnia. What? Pani oh, no. Ania jest niewiarygodna. Pani Ania jest niewiarygodna, pani Ania, jeszcze chcieliśmy tylko zaznaczyć, że my jakiś czas temu znaleźliśmy tutaj w studiu też. Co to grało? Whisky moja żona? Nie. Nie pamiętam, ale znaleźliśmy kartkę, która grała i zastanawialiśmy się, czy można coś z nią zrobić. Ty, dobra, albo to albo wybuchnie, albo... Nie, grać. Nie, też mieliśmy takie wrażenie pierwszym raz. Wiesz co, ale to przesuń... Cały ten stół w tamtą stronę, że teraz nie widać. Bo ja zresztą widzę. Snake oil położyłem tak na samym krawędzi. Pomożesz przesunąć ten stół tam? Ja mogę trzymać. O, czekaj, ja tu też... Tak? Wow. Dobra, no jesteś wywołany, tutaj musisz zrobić te rzeczy. I zobaczymy, czy się uda. Uwaga, to ja trochę pomogę, dobra? Odczep kabelki. Najpierw jest, możesz wyjąć... Chipsy i książkę, ale zegarek zostaw w pudełku. Zobacz! Zobacz, co dostałeś. Książkę. Geografia w szkole podstawowej. O Boże! Zegarek in time. Trzecie jest zero. Godzina zero. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Wow! Wow! Ja pierdo... Zobacz. Patrz, co tu masz. Kacperosik, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. O smaku Kuczy Moniki Belucci. Kolejne o smaku Kuczy Moniki Belucci. Możesz sobie przesypać stamtąd. Nie chcę. Na bieżąco. Więc bardzo to ładnie. Dla ciebie. Oraz książka. Kurczę, pani Anna jakby mnie widziała. O! Nawet masz ten. Zobacz. Są zaznaczone te... Fiszki. Ciekawe o czym. Szerokość geograficzna. Słońce, jak działa? A nie, bo to może być znaczące. Które są ten? Jezu. Dobra, czekaj. Tutaj są numerki, to jest istotne. Tak, tak. Zabierz ten parpierek jeszcze. Dobra. Tak. Uwaga, ja tu się przełączam na... Odczep kabelki. O. Odczepiamy kabelki. Jezus.
ale jazda. Jezu, jaka to jest gra w ogóle, to jest... Arts and Crafts, chciałbym też nadmienić, poziom, którego ja nigdy nie osiągnąłem. Ja kiedyś z tatą zrobiliśmy, mieliśmy zadanie zrobić takiego pajaca, który się porusza. Oh no, you guys. Oh no, to jest... Słuchajcie, to jest... Mnie to trochę stresuje, bo ja widzę, że tu jest minuta do godziny zero. Będziesz miał minutę na rozwiązanie tego. No i tak, my tego pajaca żeśmy zrobili i wyglądało jakby kurwa miał kłopot z kręgosłupem, jak się pociągnęło go za ten, to on tak do tyłu jakby był łamany. Czyli tak, możecie to włożyć tu, albo to połączy ten, obwód. Mhm. To jest trochę taki kurwa domestic terrorist type fucking situation. Okej. Okay. Czas ruszył. Oh no, czas ruszył! Otwórz kopertę! Kasper, otwórz kopertę. To jest mocne. Dobra, otwieramy kopertę. Jak to będzie alimony, to się kurwy mega. Jezu, jak Mr. mnie to... Mr. Kacper, you've been served. No! Serio, ale to było dobre, gdy się tak ukrywasz. Jedyna metoda to była odnaleźć się, udając fankę audycji. Dobra, to jest kartka dla ciebie, ja nie będę tam, czytaj. O, tu jest trójeczka jeszcze. Czas ruszył. Okej. Próbowałem rzucić to na Bieber 7.1 Legit. Nie zwracaj uwagi na dźwięk tykającego zegara. Ta paczka nie wybuchnie. Jest gwiazdka. Nie widzę... Gdzie jest gwiazdka opisana? Co oznacza gwiazdka? Nie wiem. No dobra. Chciałabym serdecznie podziękować Tobie i Zalewowi za wyjaśnienie teorii godziny zero. To było jedno z pytań na mojej liście, które długo pozostawało bez odpowiedzi. Zostały jeszcze. Czy słoniek mogą grać w koszykówkę? Co z nami będzie, kiedy znajdziemy się na zakręcie? Nice. Na świecie jest więcej drzwi czy kluczy? Is it good for Bitcoin? Of course it fucking is! Czy Kacper jest prawdziwy? Udowodniliście, że znacie się na wielu tematach, dlatego liczę na Waszą pomoc przynajmniej w jednym z tych pytań. Z góry dzięki. Sorki Kasper, że ostatnio pominałem cię w etykietach chipsowych, nadrabiam i dołączam limitowaną edycję chipsów o smaku Kuchi, Moniki, Belucci. Elegancko. Fucking OG. Szczerze mówiąc, smakują one jak ziemniaki i kartofle, więc może Kuchi to tylko marketingowa nazwa dla ziemniaków. Gratuluję z przekroczenia 100 odcinków Banter Banter, dzięki za umilanie dojazdów do pracy i weekendowego sprzątanka. Nice. Janie się nam podpisała jeszcze, no dobra. Pięknie, dziękujemy. Tutaj jest trzecie. Też pokazuje, co to było. To było na odwrocie koperty. Wracamy do zabawy. Wiedza geograficzna nie stanowi dla was problemu. Nic. Dlatego przechodzimy do testu, gdzie rozwiązaniem są cyfry. No. Jeden. Ile naturalnych satelitów ma Ziemia? No jeden. Jeden. Ile jest planet w Układzie Słonecznym? Tik-tok. 8. Tik-tok. Też strzelam, że 8. Ile stolic ma Malezja? Tik-tok. Jedno. W ogóle to jest tylko właściwie jedno miasto. A tutaj w książce jest 1, 2, 3, zobacz. Możemy się tego nauczyć. Potwierdź. Zanim wypełnimy, to potwierdź. Tak. Raz, dwa, czekaj, liczę planety. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jest! Mamy długopis? Tu jest długopis. Jest długopis. Długopis. Tak. Ty ładnie piszesz, więc ty będziesz naszym skrybą. To gdzie mam wpisać 8? W dwójkę. 8. I tu jedynkę. Trzecie pytanie, czy czuję, że będzie najtrudniejsze? Ładnie piszę. Ile stolic ma Malezja? Aha, no to jeden. No ale zobacz w książce. A, dobra. Nie, nie, to nie będzie bo na bo może stronie. Ma więcej, może ma administracyjną i jakąś tam. Nie, tutaj jest... To ja nie wiem, to jest chyba jakaś dalsza część tej gry. To jest pytanie numer 3, ale jesteś na dwójce. Nie, jestem na trójce. Ile, jaki jest, na co wskazuje numerek? Na 2. Czyli może Malezja ma 2. O Jezu, nie strasz mnie. To jest podchwytliwe pytanie? A ja nie wiem, czemu akurat tu miałoby odpowiedź. To jest bardziej doucz się, bo tu jest tak, że jest Słuchaj, no tu jest zaznaczone głównie o szerokościach geograficznych. To ja myślę, że to jest taki lekki przytyk w naszym kierunku po prostu. Ważne, wartości... Kuala Lumpur. Malezja? Tak, tak, Kuala Lumpur, to wiedziałem. Ty? Ale siedziba rządu jest Putrajaya. To co, 2 dajemy? No właśnie. No dobra. Stolica jest Kuala Lumpur. To dawaj jeden.
Ale to wiecie, że to możemy zmazać. No, potem jak... właśnie. No ja nie wiem. Teraz wszystko pójdzie. No dobra, mamy jeden, trzy, tak? Odpowiedzi. Jeden. Ostateczna odpowiedź? Mamy nie, dwa, dwa, dwa! Jest Kuala Lumpur i jest Putra Jaya jako dobra. Stolica administracyjna. Dopisz dwa, no dobra. Rzymskie dwa. Tak, daj rzymskie dwa. Nie, nikt nie widział. Tak. Teraz wygląda bardziej kryptycznie. Tak. Co, teraz piątka. Tak. Jezu, zobaczcie, to jest kurwa regularny ten. Oj. Ale a Ania, to z Malezją to było trochę oszustwo. Tak jest. Jak powiedzieliśmy, że jeden. A może było kłamstwo? Jak zapewnie się domyślasz? Strasz? Powyższe. Gadamy. Cyfry to kod do kłódki. Zapomniałem wspomnieć, że kod można ułożyć też z numerów stron zaznaczonych w książce. A jednak, widzisz? A jednak. No tak, jeden. Jeden to jest jeden. Jeden to 11. A jeden to jeden. Dwa to 8. A trzy to 2. Czyli tam były dwa. A jest dwójka rzymska czy arabska? Dziwo, nie jest to książka Piotra Szumowskiego, więc nikt nie wywinął. No dobra, ale może teraz to jest też moment. Kod do walizki jest jakimś cudem. Jezus Maria, patrz. Teraz no tak. Właśnie, kod do walizki. Postaw walizkę obok tego. Zobaczymy. Ty, jak to się uda. 182, sprawdź też przy okazji. Ty, jakby to było to, czy ty sprawdzałeś 182? Nie, jeszcze nie doszedłem do 182, jestem na 60. 1, 8, 8, 2. Nie, to czekaj, to jest do góry nogami. 1, 8, 2. No. A, nie działa. Następnie. No dobra, sprawdźmy tu. Podsyłajcie dalej. Kody będziemy próbować. Co za gra? 1, 8. Jesteście gotowi? Uwaga. 2. Jeszcze raz, chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować. Poczekaj, poczekaj. Shit is on. Dobra. Dobra, uwaga. Czemu nie chcę tego zniszczyć. O, jest! No. Ale mogę się mylić. A, to jest ta gwiazdka, że to nie wybuchnie. I teraz jest XD, pa. Dobra, wciśnij. No, podjeżdżam. Get retarded for Jesus. Moi drodzy, what Jezu! The fuck? Skąd the fuck? W ogóle ty masz to? Bo przecież to jest niesamowite, to jest oczywiście. Jezus Maria, co za szaleństwo. To jest też dobry chyba moment, żeby ogłosić, nie wiem, czy będę słyszalny jakkolwiek, że zgodnie z waszymi w sumie zapytaniami i z tym, co pan Rafał Cray Music jest w stanie nam zmontować, będziemy montować płytę Banter Beats. Także między innymi ten hicior. Bardzo się cieszę w ogóle, że to był mój kurwa moment chwały. Poleci. O Jezus, to jest wersja house. To jest dobry bęgiel w sumie. Czy słonie mogą grać w koszykówkę? Operation Jumbo Drop. Nie wiem, czy pamiętasz. Movie about... Dikembe Mutombo. Dobra, gdzie są te? Gdzie są te? Ja jestem pod ogromnym wrażeniem wszystkich prezentów. Niewiarygodny. Najpierw zostałem zaskoczony najdziwniejszymi smakami chipsów. I chipsami o smaku Cucci Moniki Bellucci. We got it. Po czym dostałem swoje własne chipsy o smaku Cucci Moniki Bellucci. To, ale co, zobacz, w ogóle jaki... Co jest niesamowite. Rząd światowy. Ale ja nie mogę wyjść z podziwu, że pani Ania po pierwsze zbudowała dla nas całą grę. Przygotowała książkę, w której mogliśmy się nauczyć, z której mogliśmy się nauczyć rzeczy, jak na przykład, co tam? Oddamy go ostrego. To będzie koniec odcinka w chuj. Z której... To będzie taka rzeźnia. To będzie taki syf.
Z której mogliśmy się dowiedzieć rzeczy i odpowiedzi na pytania, które były dla nas zadane w tej grze. Tak. Kłamstwo czy oszustwo. Zgadza się. Ale to, co rozwala moją głowę... No, okej, okay, jeszcze jest zegar on time, który jest, składa się wyłącznie in z... In time. On jest zawsze on time za to, bo jest zawsze godzina right zero. On time. Kurwa, niewiarygodne. I dodatkowo... Ja... No dosłownie ostatnio jak wychodziliśmy... Nie, jak sprzątaliśmy tutaj, znaleźliśmy tak. Tą kartkę... Na święta, czy tak. Chuj wie co. I ona grała muzykę. I nawet padło pytanie, czy na to się da wgrać coś innego. Tak, zgadza się. Mieliśmy taką rozmowę, zgadza się. I okazuje się, że się da? I jeszcze możesz to zaprogramować, wiesz. Ja i jeszcze możesz to zaprogramować, że trzymam to przez 10 sekund. I ta... Znaczy nie, no dobra, to chyba jest tak, że ja wciskam i zaczyna no lecieć tak, i tam jest od razu to nagrane. Ale czy to oznacza, że my powinniśmy zrobić kartki świąteczne? Chyba tak. Takie grające? Get retarded for Jesus. Future landfill get retarded for Jesus? Rozdawać w ogóle, ty, i zrobić na gerylastę na kiermaszach świątecznych i kurwa sprzedawać, stary. Na ulicy? Tak. I ty, tak. Nie. Tym in... Na tym, na jarmarku bożonarodzeniowym we Wrocławiu po prostu zostawić taką. Niewiarygodne. Panie Aniu, chylę czoła oraz czapki, ale powoli już, ponieważ jest też dość późno, ja będę musiał strasznie późno wjechać też na chatę. Zaprezentować ostatni raz, pewnie się nie mieści w kadrze, ale... To jest, kurde, coś pięknego. Dobrze, że podjechałeś i to, ja mówię tak, dobra, chuj, następnym razem zrobimy. Co ty? Fucking A. Pane. Ten zegar na ścianę, koniecznie. To jest niesamowite. In time. In time, with the movie with... Co za podróż, moi drodzy. Ja biorę jednego. Wow! One wyglądają przerażająco. Mi się zrobiło gorąco już teraz. Ja już się całej ślinie i ja pewnie dostanę czkawki. Ja o 22 muszę wziąć antybiotyki. Powinienem good luck with that. Powinienem do nich jeść. No to zaczynamy. Dobra. Ta, no to... Co, takie wszyscy mają mniej więcej ten sam rozmiar? Ja. Ty masz dwa? Ja mam dwa. Dobra, to ja też wezmę dwa. Jasne, no to się trójcie. Bibur, bofur, bombur. Tylko władca pierścieni. Tylko władca pierścieni. Get retarded for Ronald Reuel Tolkien. Okej. Okay. O! Okej. Okay. Trochę smoki. Od razu smoky. Czuję na języku. Czy to są te... To nie jest dobra zabawa. Czy to są te chipsy, które trzeba jeść? Nie bierz ani jednego więcej, od razu ci mówię. Nie, chyba przesadzasz. No ja może, ja jestem słaby, ja się strasznie... Decently, aha, bo to jest... Trzeba je jeść, bo jak przestajesz, to jest gorzej. To mówią heroiniści, to są mięsne. Nie, da się gadać, nie. No dobra, z czasem jest coraz gorzej. Jest coraz gorzej, to są chipsy, ja nie wiem, czy one... Ja nie mam grama wody w ogóle, co mam zrobić? Ja mam legally blind. I'll have you know I'm legally blind. Zaraz z tego, bo nie chcę ci psuć. Ja może coś innego zjem. Pussy flavor. Save me once again. Aj, i sięgnął. Oh my god. This is it. O Jezu, ale mi się... Przewaliło w coś w żołądku, tak nieprzyjemnie. Nie, nie były najgorsze. To nie jest poziom Inferno nie, chipsów. Ale one są pikantne, one są ostre, ale one mają smak, są zajebiste. Naprawdę ale bardzo dobre. Długo na języku. Zostają, ale są, ale mają bardzo dobry ten. Ja po prostu też dawno nie jadłem z tego jedzenia. To się odzwyczaiłem. No rozumiem. Nie, ja polecam. Jako ostro rzeczy... Ty wziąłeś drugi raz, tak? No dobra. Tak, bo to generalnie... Ty skoczyłeś z mostu, no dobra. I guess. Nie. Nie, jest okej. Okay. Nie, no jest okej, okay. Jest okej. Okay. Nie, bo są dobre, bo właśnie mają smoky flavor. Wydaje mi się, że to może być to chipotle tam, na przykład. Ale bezsens, kurwa. Dorośli kolesia już. Nie no, ty pierdolę, to ja też zjem. Zero przyjemności. To jest takie niedobre. Co ty gadasz, jak mi chipotle flavor stary? To jest takie kurwa niesmaczne. Nie, ja...
Jeżeli mam dawać oceny tym chipsom, no to oczywiście na najwyższym miejscu są o smaku Pussy Flavor. Beluchi. Potem jest Pussy Flavor. Pussy Flavor jest dobry całkiem, ale... Znaczy nie. Pussy Flavor to szczerze? Jest taka głównie limonka. Ten jest najsmaczniejszy. On smakował jak zupa pomidorowa taka. Barszcz dla mnie za dużo koperku. Te kanabisowe mogłyby być solone równie dobrze. Te grzybowe za bardzo jebały właśnie... Spróbuj teraz dla porównania. Śmietanie. Jakie jeszcze były? Były jeszcze o smaku Marmite'a. Były o grzybów. Grzybów nie smakowały wam? O, Marmite był dobry. No to... Sali, popatrz, jak to... Ale ja pamiętam, stary, że ty kiedyś... Co ty ojebałeś? Hiszpańskich, takich ostrych, całą pakę, że się zjadł po prostu, bo leżały i stary z każdym gryzem, po prostu, jak dziecko, które je, jak bobas, który je cytrynę, po prostu. No tak. Nie, stary. Nie, one nie są takie złe jak te orzeszki ostre, które jedliśmy, jak graliśmy w, nie pamiętam co, w Nemezis chyba? Możliwe, ale tam, nie wiem, tam to może było rozłożone. Stary, pomyśl, że myśmy zjedli po 4 chipsy do kupy. Pomyśl, że całą pachę byś zjebał. Nie, ja zadam już trochę więcej. Ale myślę, co ty robisz w ogóle? Jestem cały spocony. Tak. No ja też, samo. Ja też. Więc chyba trzeba skończyć. Bardzo wam dziękuję. Jezus, to za rzeźnie. Dziękuję serdecznie. Zaglądajcie na konto Bieber71 Legit. Tak. Zaglądajcie już na konto. Już niedługo nowy content. Pani Aniu. Ania, bardzo ci dziękujemy. Leci do ciebie ramfantynka. O, dobra. Teraz już poczułem. Nie dotykaj oczu. Ja właśnie tego się najbardziej boję, że zaraz gdzieś dotknę. Nie, aha. O Jezu, nie. Dawid, bardzo ci dziękujemy również za chipsy. A to też nagrywamy, to jest jak mówię, nie, chciałem po prostu nagrać dźwięk, tylko podłożyć. Tak trochę dziwnie skończyliśmy na tym, że ty się poddałeś, twój organizm się poddał i teraz bierzesz... Piłk bagę. Talking to.